Dzień dobry. Jak to dobrze widzieć trzecią drogę znowu razem, znowu na kampanijnym szlaku. Ja się cieszę, nie wiem jak wy. Moi drodzy, ale chciałbym, żebyśmy zanim zaczniemy nasze spotkanie, zanim oficjalnie zainaugurujemy naszą samorządową kampanię, na moment powstali i chwilą ciszy uczcili zmarłego wczoraj, zamordowanego wczoraj Aleksieja Nawalnego, ale też i wszystkie jakże liczne ofiary bestialskiej, zbrodniczej agresji Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina na Ukrainę. Tych wszystkich, którzy stracili życie, stracili przyszłość, stracili spokój, żebyśmy uczcili, żebyśmy połączyli się z ich bliskimi w tym momencie żałoby, ale też i głębokiego wsparcia i takiego poczucia niezgody na to, żeby takie rzeczy działy się w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, w naszych czasach. Moi drodzy, nie siadajcie jeszcze, proszę. To jest to, co Szymon powiedział, pan marszałek, to jest to przesłanie ogólnoświatowe, to jest niezwykle ważne. Nie ma zgody na bestialstwo, nie ma zgody na niszczenie demokracji, wolności, niszczenie czyjejkolwiek niepodległości. Ale tak jak uczył nas Jacek Kuroń, najważniejsze sprawy będą niczym, jeżeli zapomnimy o Jusku, Eli, Grażynie, czy o tych, z którymi jesteśmy dookoła. Tu w Kielcach nie mogę zacząć i nie możemy zacząć też od wspomnienia jednej osoby, która dzisiaj z nami tutaj powinna być, która otwierała naszą konwencję przed wyborami parlamentarnymi, która pomimo swych choroby, trudności była jedną z najdzielniejszych osób, jakie znaliśmy. O Ewelinie Bień mówię, która zmarła dzisiejszej nocy. Naszej koleżance z PSL-u Świętokrzyskiego, mamie Jasia, który nas wprowadzał na konwencję. Ona by nie chciała, żebyśmy też byli dzisiaj smutni. Ona dała nam wtedy wielką radość, to była najpiękniejsza konwencja w tamtej kampanii. Ona ją tutaj otwierała, dała nam wielką siłę i energię. Więc wiem, że dzisiaj, wspominając ją ze wzruszeniem, też nie załammy siebie, bo ona chciałaby, żebyśmy poszli do przodu i też z radością poszli w to, co przed nami w najbliższym czasie. Ewelina, jesteś z nami. Bardzo dziękujemy. Zaczęliśmy tak bardzo z serca, ale zaczęliśmy od tych dwóch wymiarów, wymiaru światowego i tego wymiaru ludzkiego, tego, który jest najbliżej nas, lokalnego. Wiecie, jadąc tutaj przypomniałem sobie, to jest moja trzecia kampania, moją pierwszą kampanię, kiedy nad moją głową w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku moi współpracownicy, kiedy ogłaszałem, że chciałbym wystartować w wyborach prezydenckich 2020 roku, wywiesili taki napis „Dlaczego i po co?”. On się później stał memem. No bo trudno, żeby nie stał się memem obrazek, w którym noworyż na scenie politycznej ma z tyłu napis, ale tak właściwie to dlaczego i po co? Ja mam wrażenie, że dzisiaj jest ten moment, w którym powinniśmy sobie powiedzieć otwarcie. My w trzeciej drodze chcemy takiej polityki, która nie boi się odpowiedzieć na to pytanie. My nie jesteśmy w trzeciej drodze takimi politykami, którzy wychodzą z założenia, że to oczywiste, że powinniśmy wygrać wybory i że to oczywiste, że tylko my, a nie nikt inny, powinniśmy zajmować te, a nie inne stanowiska. Opowiemy wam dzisiaj z Władkiem, dlaczego i po co trzecia droga, dlaczego i po co
Chcemy zająć wam czas, prosić was o zaufanie, prosić was o nadzieję i siłę, która może poprowadzić nas do zwycięstwa. I pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, bo będziemy oczywiście toczyć to tutaj w dialogu, jak zawsze to toczymy i stęskniliśmy się za tym, mówiąc wprost. Mównica trochę nam przeszkadza, żebyśmy byli bliżej. Niech nas zobaczą. Zobaczcie, mówili nam, że to niemożliwe. Że dwóch gości, którzy są w polityce, są młodzi, ambitni, nigdy tych swoich ambicji nie przekroczy. Nigdy nie będzie w stanie stworzyć czegoś razem. Zobaczcie, mówili, stara i nowa partia razem, to się nigdy nie może udać. Przecież są u nas i ludzie bardziej z sercem z lewej strony i z prawej strony. To się nigdy nie połączy, a połączyło się i zadziałało. Wiecie dlaczego? Dlatego, że i on... I ja, i wy wszyscy, którzy siedzicie tutaj, instynktownie czujecie, że po 20 latach polityki, którą rządził konflikt, czas na 20 lat polityki, w której rządzić będzie współpraca, w której rządzić będzie to, że ludzie umieją rozmawiać ze sobą, tworzyć, budować, a nie tylko spierać się między sobą. Jesteśmy na początku tej ery. No, to jest niezwykłe już doświadczenie tych niespełna pierwszych twoich 100 dni jako marszałka Sejmu, bo to za chwilę będzie ten etap podsumowania pierwszej działalności. I to, co się stało, niewątpliwie zaskoczyło wszystkich. Pamiętam taki moment, gdy wchodzę na mównicę na pierwszych obradach Sejmu i rekomenduję Szymona Hołownię na marszałka Sejmu. Były uśmieszki, były... A jak to pierwszy raz w parlamencie, nie miał tego doświadczenia, nie brał w tym udziału. I Bogu dzięki. I dlatego to się wszystko inaczej potoczyło. Dlatego Sejm Rzeczpospolitej jest najbardziej oglądanym parlamentem na świecie. Dlatego ochota do działalności publicznej, samorządowej, rządowej, parlamentarnej czy politycznej wzrasta. I to jest niewątpliwy efekt marszałka Szymona Hołowni, efekt Hołowni, że parlamentaryzm został otwarty, parlamentaryzm jest przyjazny, parlamentaryzm jest normalny. To nie jest czasem nadzwyczajny, ale po tych 20 latach, a szczególnie po ostatnich 8 latach, to urosło do rangi po prostu niemożliwej. Więc wiele rzeczy się udało. O nich będziemy dzisiaj mówić. Ale to, co się bardzo udało, to to, co się wydarzyło 15 października. I nie byłoby dzisiaj demokratycznego rządu, nie byłoby otwartego parlamentaryzmu, nie byłoby poczucia i obecności, wolności, demokracji, sprawiedliwości, gdyby nie trzecia droga. To wyborcy trzeciej drogi, to nasi wyborcy, ponad 3 miliony osób zdecydowało. Wszyscy mają, przypinają sobie dzisiaj ordery. Wielu takich jest. I bardzo wszystkim dziękuję, bo ze wszystkimi się to udało zrobić. Będziemy mówić o relacjach w koalicji. Tak, to jest ta zmiana. Nie rządzi naszą koalicją, choć najbardziej pewnie skomplikowaną od lat, bo 4 podmioty polityczne, ale jest rozmowa, współpraca i dialog. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie wartość i siła trzeciej drogi. Bo gdybyśmy nie mieli w sumie 65 posłów, gdybyśmy nie mieli w sumie klubu senackiego, pierwszy raz też w historii tak bogatego i tak mocnego, gdyby nie te 3 miliony głosów na trzecią drogę, które poszły, a emanacją tej emocji było albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu. I Polacy wybrali trzecią drogę. To jest wielkie zobowiązanie. To jest nasza jeszcze raz wielka wdzięczność. I potrzebujemy waszej siły dalej. Trzecia droga musi pokazać swą siłę w wyborach samorządowych. Zrobiliśmy badania. Wiecie, ile jest chętnych, żeby pójść głosować? 82% Polaków chce głosować w wyborach samorządowych. Tylko 8% nie planuje, a 10% się jeszcze zastanawia. Możemy pobić rekord 75% frekwencji, który jest fenomenalny. Ale muszą być te głosy, musi być to zaangażowanie trzeciej drogi. Na dialog, rozmowę, na władzę pierwszego kontaktu, bo samorząd to jest władza pierwszego kontaktu. I jeżeli ktoś chce prowadzić dialog, rozmowę tak, jak my to robimy, tak, jak jest to robione w Sejmie, tak, jak jest to robione w rządzie, rozmawiać, słuchać, być, realizować potrzeby i dowozić swoje gwarancje, to jest dla nas święta sprawa. Dla nas granicą zawsze bycia w jakiejkolwiek relacji, w jakiejkolwiek koalicji, w jakiejkolwiek formacie rządzenia
jest realizacja obietnic. Wpisaliśmy je do umowy koalicyjnej i będziemy z żelazną konsekwencją egzekwować. Nie ma ważniejszej sprawy niż wiarygodność, nie ma ważniejszej sprawy niż dowiezienie gwarancji. To jest nasze zobowiązanie. Wiecie, po co jest trzecia droga? Właśnie po to, żeby za nasze bezpieczeństwo w tych niespokojnych czasach odpowiadał nie gość, któremu wydaje się, że jak przebierze się w skórzaną kurtkę, pękawkę i zrobi groźną minę, to będzie żołnierzem. Nie przebieraniec, tylko ktoś, kto rzeczywiście ma w sercu to, że Polska musi być stabilna, mocna, silna swoją wewnętrzną siłą. Takim kimś jest Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej. Emanacja trzeciej drogi, jej ideałów w tym miejscu, które dziś jest dla Polaków najważniejsze. My spinamy dzięki wam, dzięki waszej pracy, te dwa obszary, zobaczcie, trzecia droga spina dwa obszary, które są dla nas fundamentalne. Sejm, czyli dialog, rozmowę, spokój wewnątrz kraju, wspólną pracę, załatwianie spraw i bezpieczeństwo, którego dzisiaj tak bardzo potrzebujemy, kiedy za oknem naszego domu dzieją się te wszystkie rzeczy, których nie oglądaliśmy tu przez 80 lat. Będziemy pewnie o tym jeszcze długo mówić, ale zobaczcie, jak potrzebna jest dziś trzecia droga. Jak potrzebny jest ktoś, kto rozumie, że w domu możemy się kłócić o to, kto hałasuje na schodach, o to, kto wbił gwóźdź nie w tym miejscu, o to, kto poukładał rzeczy w ten czy inny sposób. Ale my dziś musimy przede wszystkim być gotowi do tego, żeby razem, wspólnie obronić na zewnątrz to, co wypracowaliśmy przez tych 30 lat wewnątrz. To jest dzisiaj najważniejsze zadanie, które stoi przed Polską. I trzecia droga, w której spotykają się i lewi, i prawi. Bo my, przepraszam, jako ugrupowanie nie jesteśmy przecież od tego, żeby kogoś wykluczać. Popatrzcie na nas. My naprawdę zadaliśmy kłam tym wszystkim idiotycznym podziałom. Pokazujemy, że można być jednocześnie i tradycyjnym, i nowoczesnym. Że można być i patriotą, i Europejczykiem. Że można być za wolnością gospodarczą, ale i za silnym państwem, które w tej gospodarce zabiera swój głos. My pokazaliśmy, że trzecia droga jest domem pośrodku drogi, do którego blisko jest i lewym, i prawym, do którego blisko jest i tej Polsce, które przez ostatnich 30 lat nie słuchały się nawzajem. My wiemy dobrze, my w trzeciej drodze wiemy dobrze, że łączy nas nie tylko ziemia, nie tylko cmentarze z prochami bohaterów i ich pomniki, ale łączą nas też szkoły, do których wspólnie chodzą nasze dzieci. My łączymy te dwie perspektywy. My dajemy poczucie bezpieczeństwa. My dajemy wam to, na co tak czekaliśmy przez tych ostatnich kilkadziesiąt lat wolności. Stabilne centrum. Bez niego nie ma rozwoju Polski. Stabilne centrum, rozwaga, ale też ambicje, bo mamy nie nasze polityczne, bo to, co powiedział marszałek Hołownia na samym początku. Trzeba mieć odwagę, żeby czasem swoje ambicje poskromić, schować, zaczekać, powiedzieć, ważniejsza jest sprawa, najważniejszą sprawą jest to, żebyśmy naszym dzieciom zanieśli ojczyznę lepszą, niż ją zastaliśmy. To jest dla nas fundamentalne, to nas w ogóle bardzo mocno połączyło, bo o tym często mówimy, do tego zawsze się wraca, czyli tak jak do domu, do źródła, wraca się. Nawet jak jesteś bardzo zmęczony, nawet jak jesteś wykończony, to wtedy te dzieciaki, które jak wracam czasem bardzo późno, już słodko śpią, przypominają mi, po co jesteśmy w tej polityce. I tego też proszę was, nie wolno nam zapomnieć, że te wszystkie emocje, których nam nie brakuje, zmiana władzy wiąże się z przejmowaniem odpowiedzialności w poszczególnych obszarach. Też ludźmi, którzy tą odpowiedzialność sprawują. I wiem, że to jest najsilniejsza często emocja, która po zmianie rządu nam towarzyszy, bo to jest ludzkie. Ale też was chcę uczulić, uwrażliwić, myślę, że wspólnie to chcemy zrobić. Że najważniejsze jest to, dla kogo to robimy i po co to robimy. Ważni są ludzie, którzy to robią, ale jeszcze ważniejszy jest kierunek, w którym zmierzamy. Jeżeli gdzieś go zatracimy z horyzontu, gdzieś go zagubimy, to wyborcy będą bardzo szybko
reagować na to i wiedzą, co wtedy robić. I nie mamy się nawet prawa na to obrazić. Wiarygodność, skuteczność naszego działania zależy od najbliższych wyborów samorządowych. Im będzie silniejszy i lepszy wynik trzeciej drogi, to będzie jeszcze silniejsza pozycja w rządzie i w parlamencie. To jest ze sobą absolutnie powiązane. Ten wynik to jest bardzo ważne, kto będzie gospodarzem w naszej gminie, powiecie i w województwie. Kto będzie naszym najlepszym kandydatem, kto tam wygra wybory. Bo to jest najbliżej nas. Tam się powinny tak naprawdę rozgrywać najważniejsze sprawy. I tam się rozgrywają najważniejsze sprawy. Bo tam jest dyskusja o tym, czy ten chodnik został wyremontowany, jaka jest cena w żłobku, czy do przedszkola wszystkie dzieciaki się dostaną, a co z kolejką do lekarza, a jak zadbać o zajęcia dodatkowe, sportowe, gdzie seniorzy mogą się spotkać, co z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, co z przedsiębiorcami i jakie podatki mają też lokalne zapłacić. Jak wspólnota ma egzystować, z czego ma być utrzymywana. To jest najważniejsze, bo to jest nasze codzienne życie. To jest nasza okolica, to jest tam, gdzie wszystko się dzieje dookoła nas i w nas. Więc te wybory mają ten wymiar bardzo osobisty, lokalny, polski, lokalny, której my jesteśmy reprezentantem. Bo trzecia droga spośród partii, które tworzą dzisiaj koalicję, dociera najlepiej. Od najmniejszej wsi, i za to szczególnie jest odpowiedzialny PSL, do największych metropolii. I tutaj ta siła jest Polski 2050. To się bardzo uzupełnia. Nie ma drugiego takiego ugrupowania, które by tak precyzyjnie, i drugiej takiej koalicji, która by tak precyzyjnie docierała do wszystkich obszarów naszego życia. To jest nasz wielki sukces, bo jakbyśmy popatrzyli na wyniki, trudno sobie było wyobrazić koalicję, która będzie bardziej sprawiedliwa. Liczba parlamentarzystów po połowie. Wkład, żeby uzyskać tych parlamentarzystów, dokładnie po pół podzielony. To znaczy, że ludzie też to widzą, że to jest dobre, bo oni się nie oszukali, nie ograli się. Wiecie, były te obawy, ja wiem, że one są teraz też, jak jest dyskusja o ustalaniu list w powiatach, w województwach, o tym wszystkim, że ktoś kogoś będzie w prawo bardziej, w lewo, ktoś będzie miał więcej, mniej. Wyborcy to rozstrzygną i tak jak nam pokazali, wierzymy wam porówno. Nikt nie jest w tej koalicji lepszy i nikt nie jest w tej koalicji gorszy. I to jest najbardziej sprawiedliwe, co mogli nam dać, za co im jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ale musicie, i to mówię musicie, wiecie, że ja rzadko używam takich słów bezwzględnych, chyba że chodzi o bezpieczeństwo, to oczywiście, że tak. Ale prosimy o to wsparcie w tych wyborach dla trzeciej drogi, żeby ta siła była od gminy do Warszawy, od najmniejszego sołectwa po rząd Rzeczpospolitej, po parlament. Dacie nam jeszcze więcej możliwości do realizacji naszego programu. A jeżeli się uda przy tym usunąć tych, którzy niszczą wspólnotę lokalną, zniszczyli samorządy przez ostatnie 8 lat, jeden z podstawowych filarów demokracji, ustrojowego podziału państwa polskiego, siły ustroju państwa polskiego, to był trójpodział władzy, o tym rozmawiamy i to naprawiamy na poziomie parlamentu i rządu, ale drugim filarem odrodzonej Rzeczpospolitej po 1989 roku był samorząd, samostanowienie Polaków, upokorzenie samorządu, nie samorządowców, upokorzenie wspólnoty lokalnej, nie tylko wójta, burmistrza, prezydenta czy radnego. To jest jeden z największych grzechów popełnionych przez poprzednią władzę. Możemy ten grzech zmazać, możemy go przekreślić, oddając wspólnotom lokalnym należyte im miejsce. Jesteśmy do tego gotowi, mamy tą siłę, mamy tą moc i wiemy, że to zrobimy tylko z wami. Tak jak mówi Władek, przywrócimy szacunek polskim samorządom. Przywrócimy szacunek polskim społecznościom lokalnym. Wiecie, dlaczego na to zasługują? Bo dowiodły, że radzą sobie z problemami czasem dużo lepiej i szybciej, niż robi to centralny rząd. Zobaczcie na te dwa momenty, które zakończyły etap znanej nam historii. Zakończyły bieg znanych nam zdarzeń. Wywróciły nasz świat do góry nogami. COVID i wojnę na Ukrainie.
Popatrzcie, kiedy wybuchł COVID, kiedy nasz rząd kupował niewidzialne respiratory i miotał się od ściany do ściany w chaotycznych zakazach i nakazach, kto ratował Polaków, kto dawał im szansę, kto dawał nam nadzieję, kto kupował maseczki, kto kupował sprzęt, samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, oni ocalali nasze życie. Popatrzcie na drugi sprawdzian. Wojna na Ukrainie. Kiedy wybuchła, kiedy ten zbrodniarz Putin zaatakował naszych przyjaciół Ukraińców, o tym będziemy pewnie jeszcze dzisiaj wiele mówić. Co z tym zrobić na naszym poziomie lokalnym? Kto najpierw wykazał gotowość do przyjęcia kilku milionów ludzi, którzy uciekali spod bomb? Zanim rząd się ogarnął i zorientował, to myśmy ich przyjęli. Rodziny, samorządy, miasta, gminy, wspólnoty. Dlatego dzisiaj chcemy wam z Władkiem opowiedzieć, jak wzmocnić polski samorząd, jak okazać mu szacunek, ale jak też uwolnić tę oddolną siłę, bez której nie będzie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, bez której nie będzie jej rozwoju. I tak jak powiedział mój szanowny kolega, my jesteśmy też, i też o tym dziś będziemy wam mówić, żywym dowodem, że jakby powiedziała młodzież, nie żenimy wam trafnego towaru. Kiedyś byliśmy młodzieżą, mogliśmy takie rzeczy mówić, a im jesteśmy starsi i używamy takich określeń, tym bardziej jesteśmy pewnie zabawni, ale trudno. Niech i my mamy starsi swój mały moment. Ty to robisz po prostu, żeby o tym nie zapomnieć. Ja to, jak to było być młodym, to prawda, ale niedługo ty będziesz w moim wieku i wtedy zobaczymy. Nieustannie ta różnica będzie nigdy niezmienna między nami. Zobaczymy. Zobaczymy. Nie kuś. Moi drodzy, inni opowiadają o tym. Gadają wam o udach jednolitości, jedności. Zobaczcie, co myśmy zrobili. Jeszcze raz wrócę na koniec do tego, co powiedziałem na początku. Co myśmy zrobili? Dwie rzeczywistości, które były nie do pogodzenia. Historię i przyszłość. Tradycję i nowoczesność. Wieś i miasto. Lokalność i myślenie o wielkich wyzwaniach geopolityki. Myślenie o twojej firmie, w której prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą. Musisz zmagać się z wieloma przeciwnościami i sensowne myślenie o wielkich spółkach, o wielkim biznesie, na który państwo też powinno mieć pomysł. O tym, że dziś możesz być chory i potrzebujesz dobrej ochrony zdrowia, ale też i o tym, jak sprawić, żeby w tym zdrowiu na długie lata cię utrzymać. Myśmy to wszystko połączyli. I my też. Zwróćcie na to uwagę, proszę jeszcze raz. Jesteśmy gwarancją i żywym dowodem, my dwaj, że możliwa jest polityka, w której przekracza się to, co wydawało się różnym mądralom opowiadającym nam, że rozpadniemy się, zanim się zaczęliśmy. Pamiętasz tę agresję? Pamiętasz to było dokładnie rok temu. Rok temu na początek lutego, pierwsza konferencja NATO w Senacie. Pamiętasz, jaki łomot dostaliśmy wtedy? Nikt w to nie wierzył, pytał się w ogóle po co. Gdybyśmy ulegli pokusie wtedy jednej listy, to myślę, że frekwencja na tej dzisiejszej konwencji byłaby dużo mniejsza, a może już by tej konwencji w ogóle nie było, bo wyborów samorządowych by nie było, bo gdyby nasi konkurenci wygraliby wybory. A przy jednej liście niestety dowody europejskie, choćby z Węgier, pokazują, że zjednoczenie nie w celu, ale takie dla samego tylko realizacji czyjegoś postulatu taktycznego, nie zawsze przynosi efekt. Gdyby nie to, nie byłoby tych wyborów samorządowych. Więc to jest wielki sukces trzeciej drogi, że przetrwaliśmy też i ustaliśmy, jak z różnych stron szły ataki, że idziecie na manowce, że trzecia droga prowadzi do przepaści. No zmysł polityczny nas nie mylił. Bo my wiemy, że w polityce, tak jak w miłości, nadmierna koncentracja na taktyce i technice prowadzi do impotencji. To nie jest dobra droga. Ale my też wiemy, że możliwe są w polityce przyjaźnie. I my dzisiaj, stojąc tutaj razem z Władkiem, zobaczcie, to, że my tutaj razem stoimy na tej scenie, to oznacza, że każdy z nas musi ustąpić drugiemu trochę miejsca. Że każdy z nas musi ustąpić drugiemu trochę czasu, co ja za chwilę zrobię, ustępując i scenę, i czas, i miejsce mojemu przyjacielowi, który stał się przez ten rok moim przyjacielem. Jest dla mnie jak brat. I z którym wiem,
że niemożliwe naprawdę jest możliwe. Władek, scena jest twoja. Dzięki wielkie. To jest najlepsze możliwe, najlepsza możliwa zapowiedź, jakiej doświadczam od roku. I postaram się na koniec odwzajemnić. Moi drodzy, duma mnie rozpiera, jak patrzę znów na Kielce, jak patrzę znów na Świętokrzyskie. Jesteśmy u tych, którzy tą konwencję wymyślili, jesteśmy u Adama Jarubasa, u Macieja Żywno, bo to dwie osoby, które w naszym imieniu z PSL-u, z Trzeciej Drogi, z Polski 2050 tą konwencję przygotowują. Te wspomnienia z poprzedniej, mówiłem o Ewelinie, jeszcze raz do tego muszę wrócić, jak dostałem w ogóle tą wiadomość dzisiaj, to trudno było zebrać myśli i emocje opanować. Ona nam dała ogromną siłę wtedy, jak tutaj przyjechaliśmy. To nie był najłatwiejszy moment kampanii. Nie było jeszcze tak różowo jak na finale. I stąd wyjechaliśmy z wielką energią. Świętokrzyskie ma tą moc. Świętokrzyskie daje siłę. Polska lokalna w ogóle. Jak dzisiaj rano zaczęliśmy rozmowę z marszałkiem, z Szymonem o tym, no znów na trasie kampanijnej, znów razem, to powiem, że ja mówię, no wreszcie, brakowało mi tego, brakowało tego czasu spędzonego i z wami, i razem, i rozmowy, i dialogu. To jest bardzo potrzebne. Mamy dzisiaj ogromne obowiązki. Przejmowanie sterów państwa w tak trudnym momencie, jeszcze po takim rozgardiaszu, po tej degrengoladzie, gdzie poszczególne frakcje naszych poprzedników stworzyły sobie księstwa udzielne, które ze sobą się nie komunikowały. Oni nie prowadzili dialogu w ramach jednej formacji politycznej. Tam ministrowie pochodzący z jednej partii nie byli w stanie ze sobą rozmawiać. Podział administracyjny odpowiedzialności w poszczególnych resortach jest pomieszaniem z poplątaniem. W sprawach na przykład tylko kolei rozdzielono to po czterech ministerstwach, dlatego tylko, żeby zaspokoić głód stołków poszczególnych frakcji w jednej partii. To jest rozgardiasz państwa, to jest rozwalenie centrum zarządzania państwa. My z tym kończymy. To wymaga ogromnej siły i energii. Będę chciał powiedzieć o kilku sprawach. Oczywiście zacznę od spraw bezpieczeństwa, bo no to jest racja stanu. Nie ma dzisiaj ważniejszej rzeczy niż polskie bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Europy, NATO, państw NATO, których sojuszniczo jesteśmy zobowiązani i oczekujemy realizacji tych zobowiązań. Podchodzimy do tego najbardziej poważnie, jak się da. Będziemy współpracować ze wszystkimi, łącznie czy na czele nawet z prezydentem Rzeczpospolitej, bo pomimo różnic politycznych i różnego zdania w wielu kwestiach, racja stanu, jaką jest polskie bezpieczeństwo, jest sprawą świętą, nie podlega to żadnym negocjacjom, nie podlega to żadnym marginesom. Nie ma sprawy dzisiaj ważniejszej niż polskie bezpieczeństwo. I ono nie jest zbudowane na jednym filarze, tylko tak jak określiliśmy w naszych najpierw postulatach, a później precyzyjnie przenieśliśmy to do umowy koalicyjnej i nasi koalicjanci przyjęli to, że trzy filary stanowią o polskim bezpieczeństwie. Wspólnota narodowa, siła w sojuszach północnoatlantyckim i Unii Europejskiej, silna, dobrze zorganizowana, apolityczna armia Siły Zbrojne Rzeczpospolitej. W tych trzech wymiarach musimy dołożyć wszelkich starań, żeby Polska była bezpieczna. Nie ma jednowymiarowości, nie ma jednego kierunku, nie ma tylko jednej z tych wartości, na którą byśmy stawiali mocniej, na wszystkie stawiamy tak samo. I zacznę od tej pierwszej, czyli od połączenia i od współpracy. To jest piękna misja w parlamencie, którą marszałek Hołownia realizuje. Właśnie dialogu, rozmowy. Powiem szczerze, my nawet jako ci, którzy doświadczyli przez 8 lat częstego wyłączania mikrofonu, niemożliwości zabierania głosu, jak przekraczałeś o sekundę, to już marszałek Terlecki z wielką skrupulatnością wyłączał mikrofon i nie mogłeś dokończyć zdania. To się zmieniło. To z takich pobudek czysto emocjonalnych, powiem, po 8 latach nawet
wśród niektórych z nas budzi, a kurczę, no oni nam tak dogryzali, tak nas... Ale no musimy być ponad to. Musimy być tak, jak właśnie Szymon to prowadzi. Pokazać, że to jest możliwe inaczej. Nie można przegiąć. Oczywiście oni próbują to teraz nadużywać, wywracać do góry, wprowadzać chaos i chucpę polityczną. Nie mogą odnaleźć się w opozycji. To zagraża wspólnocie. Bo Polacy zdecydowali, dali najsilniejszy mandat do rządzenia, 75% frekwencji. Od 1989 roku nikt nie miał tak silnego mandatu do rządzenia jak nasza koalicja. I to jest zobowiązanie. Suweren, na który tak często się powoływali, zdecydował. I albo przyjmą to do wiadomości, albo pogrążą się naprawdę w destrukcji własnej. To nas pewnie mniej obchodzi. Ale ta destrukcja, którą sobie urządzają, niestety wprowadza też chaos i zamieszanie. I to służy już naszym wrogom zewnętrznym. To, co czasem próbują wyrabiać, z jednej strony mówią przez wiele lat murem za polskim mundurem, a później szarpią się z mundurem. No to jest coś nie tak. To albo jedno, albo drugie. Albo mówimy to naprawdę, mówimy to na serio, mówimy to na poważnie i my tak to robimy. Albo oni to robią tylko i wyłącznie z pobudek czysto marketingowych. I dzisiaj Polacy mówią sprawdza. Ten chaos, który chcą wprowadzać, ta degrengolada, ten rozgardiasz, my się temu nie poddamy, bo mamy siłę naszych wyborców, siłę suwerena za nami. Ale to jest bardzo źle odbierane i to obniża możliwości Polski na zewnątrz. Więc apeluję do rozsądku, do pogodzenia się, że czasem wyborcy pokazują ławkę rezerwowych. To nie jest najgorsza rzecz na świecie. To jest normalne w demokracji. Raz rządzisz, raz jesteś w opozycji. Macie czas na refleksję. Możecie z niego skorzystać i to będzie też z korzyścią dla Rzeczpospolitej. Polska nie zasługuje na opozycję, która będzie tylko krytykować, negować i próbować robić destrukcję. Zobowiązani są wszyscy ci, którzy dostali poparcie społeczne do współdziałania na rzecz bezpieczeństwa. A brak tego współdziałania niestety już był namacalnie widoczny. No, zaskoczyło nas to bardzo, gdy przyszliśmy na pierwszą Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Radę Bezpieczeństwa Narodowego zwołuje prezydent Rzeczpospolitej. Z jakiej opcji jest pan prezydent? Wszyscy dobrze wiemy. Kto nie przyszedł na pierwszą po wyborach Radę Bezpieczeństwa Narodowego? Czy nie przyszli ci, którzy rządzą? Był marszałek Sejmu, marszałek Senatu, premier, ministrowie wszyscy odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Byliśmy tam w dwójkę z Szymonem Hołownią. Jakie nasze było zaskoczenie? No jedna partia się nie pojawiła. Pojawiły się wszystkie kluby parlamentarne, wszystkie koła parlamentarne, wszyscy przedstawiciele całego parlamentu. Nie przyszli przedstawiciele PiS-u na pierwszą Radę Bezpieczeństwa Narodowego. To jest skandal. To jest naprawdę wstyd. To jest wstyd i to jest nie do przyjęcia. To pokazuje, że to mówienie przez te poprzednie lata o bezpieczeństwie było po prostu nieprawdziwe. Co my robimy? Wzmacniamy odbudowujemy wspólnotę. To jest pierwsze. Ta wspólnota musi być szczególnie na poziomie lokalnym. Żeby to się wszystko mogło zrealizować, to musimy zaangażować samorząd w obronę cywilną. Oni narazili na szwank bezpieczeństwo Polski, nie przyjmując przez 18 miesięcy ustawy o obronie cywilnej. Dziś Polska nie ma ustawy o obronie cywilnej, przez to bezpieczeństwo Polski nie jest na takim poziomie, jakbyśmy tego chcieli. Prowadzimy ustawę o obronie cywilnej, o ochronie ludności, nowoczesną, najlepszą. Samorządowcy są podstawą. Bez nich nie będzie dobrej ustawy w tym zakresie. Strażacy ochotnicy, organizacje pozarządowe, różnego rodzaju związki, stowarzyszenia działające lokalnie są podstawą działalności związanej z ochroną ludności i obroną cywilną. To jest jedno z naszych najważniejszych zadań. Będziemy to z żelazną konsekwencją i determinacją realizować w najbliższych tygodniach, ponieważ no, to jest niezaprzeczalnie potrzebne. Nie ma obrony państwa bez obrony powszechnej. Nie ma takiej armii na świecie, nawet armia Stanów Zjednoczonych, bez współdziałania z obywatelami, z całą wspólnotą narodową, nie jest w stanie gwarantować bezpieczeństwa. Tym bardziej doświadczenia ukraińskie pokazują nam jasno i wyraźnie. Gdyby nie zaangażowanie obywateli, szczególnie w pierwszej fazie konfliktu, gdy Rosja najechała Ukrainę,
gdyby nie zaangażowani obywateli, nie doczekaliby na dostawy pomocy sprzętu od swoich sojuszników. Więc tym bardziej ten punkt o współpracy i o wspólnocie. Druga rzecz to siła w sojuszach. I tak jak z NATO nie było najgorzej. I to też jest ta różnica, o której my potrafimy jasno i wyraźnie powiedzieć. My nie mówimy, że wszystko przez 8 lat było beznadziejne i nie do przyjęcia. My nie mówimy, że Polska zaczęła się w 2023 roku. Oni po przejęciu władzy w 2015 roku tak mówili, że dopiero wtedy zaczyna się prawdziwa Rzeczpospolita. To jest ta różnica, to nie są tylko słowa, które nas różnią. To jest filozofia, która nas różni. Że państwo wymaga ciągłości, że Polski nie buduje się na rok, dwa czy na jedną kadencję, bo buduje się ją na pokolenia. Że trzeba kontynuować sprawy najważniejsze, bo na ich realizację nie można liczyć w ciągu roku czy czterech lat kadencji, ale czasem 20, 30 lat albo i dłużej. Dlatego Polska wymaga takich przesłań i takiej zagadnień, grupy zagadnień, która jest wyjęta też z tej walki politycznej. Tym jest siła w sojuszu. I w północnoatlantyckim będziemy wzmacniać. Pierwsze efekty tych naszych już działań są. W Bydgoszczy powstaje pierwsze centrum NATO dotyczące szkolenia, edukacji, analizy. NATO Ukraina to jest pierwszy namacalny przykład, taki realny, taki, który można wziąć i pokazać, że to powstało relacji NATO Ukraina. Powstaje to w Polsce, powstaje to w Bydgoszczy. To jest decyzja z tego tygodnia. Po mojej wizycie i spotkaniu z ministrami obrony państw NATO. Druga kwestia to jest Unia Europejska i wzmacnianie nas w Unii Europejskiej, sięgnięcie po środki europejskie, dostarczenie tych środków do Polski, odblokowanie KPO, ale też przesunięcie wajchy w Unii Europejskiej. O tym niedawno z obecnym tutaj ministrem Krzysztofem Hetmanem, ministrem rozwoju technologii, rozmawialiśmy i jest bardzo ciekawa propozycja, która też się będzie odnosić do tego, co się dzieje, jakie emocje są wśród rolników. Nie dziwimy się im, zaraz o tym będę mówił i to jest poważna sprawa, której musimy zaradzić. Mamy 8 lat zaległości naszych poprzedników, w 2 miesiące wszystkiego się nie da, ale dużo już i Czesław Siekierski i nasi przedstawiciele zrobili. Pokażemy za chwilę, co możemy zrobić więcej. Od czego trzeba zacząć w Unii Europejskiej też. Mamy różne ambitne cele, określone na rok 2040, 50, wielu spraw dotyczą. Tylko jeżeli chcemy doczekać kolejnych dekad, to musimy przeżyć rok 2024 i 2025. To mogą być dwa najtrudniejsze lata. Mówią o tym już coraz odważniej różni analitycy. Jeżeli nie zmienimy konstrukcji wydawania środków i celów, na jakie te środki mają być przeznaczane, Unia Europejska nie wywiąże się ze swojej roli jako wspólnota odpowiedzialna za bezpieczeństwo i rozwój, bo tak definiujemy Unię Europejską. Jeżeli 45% Funduszu Spójności, Wspólnej Polityce Rolnej czy w krajowych programach odbudowy, planach odbudowy, 45% stanowią cele Zielonego Ładu i one są w wielu kwestiach nie do przyjęcia, szczególnie w kwestii rolniczej, bo czym innym jest transformacja energetyczna, ale w kwestii rolniczej są dla nas nie do przyjęcia. One były formułowane jako emanacja rolnego programu PiS przeniesiona przez Janusza Wojciechowskiego na język Unii Europejskiej. O tym pisał w 2021 roku komisarz Wojciechowski, że Zielony Ład, Zielona Europa pod tym względem rolniczym to nie jest wymysł Europy, tylko to jest przeniesione z programu rolnego PiS i zaimplementowane przez Janusza Wojciechowskiego z PiS jako przykład ich wkładu w rozwój Europy. No to najgłupszy, jak się okazało, można było zaproponować. Wtedy w 2021 roku pan komisarz Wojciechowski chwalił się, że to on nadaje trend w tym wymiarze. Dzisiaj próbuje o tym zapomnieć. Ale my pamiętamy, bardziej pamiętają rolnicy, których pan Wojciechowski zjednoczył w całej Europie. No to jedyny jego sukces, zjednoczenie w proteście przeciwko samemu sobie. Bo innego ja sukcesu nie jestem w stanie wymienić. Uważamy, że te 45% z tych funduszy powinny być z każdego. Powinny być przesunięte w pierwszej kolejności na trzy sprawy. Sprawy bezpieczeństwa militarnego i rozwoju przemysłu zbrojeniowego. W sprawie bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju odnawialnych źródeł energii. I w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego i pomocy niezależności żywnościowej dla rolników w Polsce i w Europie. Te trzy kwestie
powinny być fundamentem dzisiaj działań Unii Europejskiej. Powiem, że jest coraz większe zrozumienie dla tej sfery, która była niedostrzegalna w Unii Europejskiej przez lata. Nasi poprzednicy nie chcieli na przykład z Niemcami kooperować, z naszym sojusznikiem i w Unii, i w NATO, w różnych ambitnych celach związanych z bezpieczeństwem. Ja szybko podjąłem decyzję, że wspólnie z Niemcami będziemy przewodniczyć koalicji państw NATO pomagających Ukrainie, państw NATO i szerzej tych, które wszystkich pomagają Ukrainie, koalicji zdolności pancernych, zdolności budowania siły w tym wymiarze i wspólnie z Niemcami będziemy tej koalicji przewodniczyć. Jest pozytywna decyzja, bo odmroziliśmy te kontakty. Będzie Trójkąt Weimarski. To zrozumienie w Unii Europejskiej dla spraw bezpieczeństwa jest coraz większe, ale musi być przesunięcie środków. Muszą być fundusze. Europo, obudź się. Europo, obudź się, bo jesteś zagrożona. Twoje bezpieczeństwo jest zagrożone. Nasze bezpieczeństwo jest zagrożone. Wojną nie wolno się oswoić. Wojna jest bardzo blisko. Nie wolno się oswoić z dwóch przynajmniej fundamentalnych powodów. Powodu cywilizacyjnego, że jak zabijani są ludzie, mordowani są ludzie, jak dochodzi do tego, co gdzieś nam umknęło chyba, gdzieś zapomnieliśmy, do tego, co doszło w Buczy. Gdzie są zabijane dzieci, gdy bomby lecą na szkoły, to nie wolno się z tym nigdy z pobudek cywilizacyjnych oswoić. I drugie, nie wolno zaakceptować wojny przy granicach, oswoić się z nią i zapomnieć, że musimy się zbroić i musimy przedstawić polski, europejski przemysł zbrojeniowy na zupełnie inne tory. Na tory nie pokoju, tylko na tory bezpośredniego zagrożenia, pełne zaangażowanie, pełna wydajność, pełna praca. Nie będzie rozwoju i nie będzie bezpieczeństwa Polski. Nie będzie też spełnionych naszych wielkich ambicji na przyszłość, gdy nie przeprowadzimy przez najbliższe lata bezpiecznie Polski i Europy. I to jest przesłanie, o które was proszę. Mówcie o tym w wyborach samorządowych. Nie wolno tego odsunąć na plan dalszy. Obudźmy całe społeczeństwo. I tak jak w tych relacjach z Ukrainą, myślę, że mamy wielkie poparcie, nie, ja wiem, mamy ogromne poparcie do tego, żeby pomagać militarnie. I my, i NATO, i wszystkie państwa Unii Europejskiej, i wszystkie państwa wspierające. Mamy to poparcie polskie od naszych rodaków do tej pomocy wysyłanej do Ukrainy. Ale też musimy jasno stawiać swoje cele i relacje w bilateralnych stosunkach z Ukrainą. Dlaczego dzisiaj rolnicy protestują? Dlaczego mają takie emocje? Bo ceny zboża są najniższe od lat, bo ceny produkcji są najwyższe od lat, bo opłacalność produkcji jest zerowa. Doszło do sytuacji, w której jak kupisz nawozy, materiał siewny, wykonasz określoną pracę, później już ci nie stać na zbiór tego, bo jak nawet to zbierzesz i sprzedasz, to połowy twoich kosztów zainwestowanych ci się nie zwróci, więc to się po prostu nie opłaca. Jak przestaniemy produkować żywność, to się uzależnimy od innych kontynentów na świecie, nie od innych państw, od innych kontynentów, bo to nie dotyczy tylko Polski, tylko całej Europy. Nie ma dziś opłacalności w rolnictwie. To jest gigantyczne zaniedbanie i zaniechanie. Systemy, które wprowadzali nasi poprzednicy ratunkowe, okazały się nieskuteczne. Na chwilę pomagały, rana została na chwilę plasterkiem zaklejona, ale gangrena toczyła się dalej. I co zastaliśmy dzisiaj, obejmując władzę, a minęły dopiero 2 miesiące, a nie 2 lata, nie 8 lat, tylko 2 miesiące, że gangrena trawi polską wieś i rolnictwo, gangrena spowodowana nieudolnością naszych poprzedników. Nie potrafili wynegocjować inaczej niż Rumuni i Bułgarzy bilateralnej umowy o wymianie handlowej pomiędzy tamtymi krajami. Nasi machali szabelką w Brukseli, nasi poprzednicy machali szabelką w Brukseli, ale nie osiągnęli celów, że Unia zablokowała wolny handel. Wprowadzili jednostronne embargo, ale tylko na kilka produktów. Pszenicę, kukurydzę, rzepak, słonecznik, może otręby jeszcze później. Ale nie potrafili tego wyegzekwować. Nie byli w stanie przeprowadzać kontroli, które by to egzekwowały. Czyli 3 zaniechania. Po pierwsze, nieumiejętność rozmowy z Ukrainą. Po drugie, nieskuteczność na Unii Europejskiej. Po trzecie, nieskuteczność wprowadzenia ochrony polskich granic, polskiego rynku rolnego. Te 3 sprawy zawalili. Chciałoby się powiedzieć jeszcze mocniej.
I tak trzeba powiedzieć, tak mówią rolnicy. Musimy to naprawiać. Musi to robić dzisiaj Siekierski, minister rolnictwa, stąd się Świętokrzyskiego, dobrze wie, co ma robić. Tylko prosimy też o ten czas, który jest potrzebny. Rozmawia z Ukrainą i mówi nie tylko zboże, ale mrożonki. Nie tylko zboże, ale i jaja. Nie tylko zboże, ale i drób, inne produkty. Musimy to wszystko usankcjonować. To dotyczy tak samo transportu, gdzie walczy minister Klimczak. To dotyczy cementu, czyli gospodarki, dotyczy różnych działów, gdzie Krzysztof Hetman ma swoje zadania do wykonania. Mamy tutaj ogromną odpowiedzialność. Jest gigantyczna rola pani minister Pełczyńskiej na Łęcz w pozyskiwaniu tych środków i w redefiniowaniu tych środków. Na nią bardzo liczymy. Jest gigantyczna rola pani minister Henning-Kloski w sprawach energii, zielonej energii, która wspólnie z Miłoszem Motyką mówią tak. Nie miliard w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na energię dla wsi. Taki program dobry, energetyczny, żeby było więcej zielonej energii. Tylko 3 miliardy. Potrajamy ilość pieniędzy wydawanych na zieloną energię na wsi z pieniędzy Narodowego Funduszu. Dziękujemy pani minister, dziękujemy za ten ambitny cel. Będziemy go realizować. W tych trzech sprawach rolnicy mają słuszne pretensje. Zielonego Ładu, w sprawach nieskuteczności ochrony granic przez naszych poprzedników i nieskuteczności ani w Brukseli, ani w rozmowach z Ukrainą. To trzeba naprawić. Trzeba też pomóc tu i teraz. Są zarezerwowane pieniądze na dopłaty związane z kukurydzą. Będziemy zabiegać o inne środki, o szybsze kredyty. Oni nawet systemu informatycznego do wypłat, dopłat w nowej strukturze, którą sami nakreślili ich komisarz z głupimi ekoschematami, których mam nadzieję odejdziemy, nie byli w stanie przygotować systemu informatycznego dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dlatego są opóźnienia w dopłatach. Ale zrobimy wszystko, żeby jeszcze w lutym były wnioski zaakceptowane, jeżeli chodzi o ekoschematy, do powierzchni, wypłacane jak najszybciej. To samo, jeżeli chodzi o dobrostan hodowlany. To jest nasze zobowiązanie, będziemy to realizować. Powiem szczerze, te protesty też dają nam możliwość jasnego przedstawienia tych argumentów. Ale też prosimy i proszę tych wszystkich, którzy mają swoje emocje i wiem, że jesteście na skraju wytrzymałości, o wsparcie i o ten czas, który jest potrzebny, żeby naprawić bałagan 8 lat. Nie potrzebujemy 4 lat na to, potrzebujemy najbliższych tygodni, najbliższych miesięcy, żeby to wszystko wyprostować i naprawić. Moi drodzy, sprawa samorządności, bo to wszystko się wiąże, bo tym żyją ludzie w naszych samorządach. Nie ma wolności bez samorządności, nie ma rozwoju bez samorządności i nie ma takiego rządu, który bez silnego samorządu sobie poradzi. Sam rząd nie wystarczy. Potrzebny jest silny samorząd, najlepsi gospodarze z trzeciej drogi. Potrzebujemy was, potrzebujemy partnera, rząd potrzebuje partnera, z którym będzie nie nakazywał, nie przesyłał nakazy i ukazy, tylko będzie wydyskutowywał najlepsze rozwiązania, będzie dochodził do najlepszych rozwiązań wspólnie. Ożywienie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Ale to, od czego chcemy zacząć i potrzebujemy tej siły wynikającej z mandatu wyborczego. Musimy zdobyć lepszy wynik niż w wyborach parlamentarnych do samorządu. Na tym poziomie wojewódzkim szczególnie, ale odbić wiele powiatów, gmin. Musimy rządzić w całej Polsce. To jest potrzebne do siły również w rządzie Rzeczpospolitej dla trzeciej drogi. Bardzo proszę nas wszystkich o to zaangażowanie. Po co? Po to, żeby wprowadzić nową ustawę o finansowaniu samorządu terytorialnego. Nowy udział w podatkach, udział nowy w PIT-cie i w CIT-cie, ale także udział w VAT-cie. VAT musi zostawać tam, gdzie jest płacony. Potrzebujemy nowej ustawy dotyczącej wyrównywania szans i pomocy tym, którzy nie mają dochodów z podatków. Wczoraj byłem w powiecie gostynińskim. Tam nie ma wielkich inwestycji, tam nie ma wielkiego przemysłu. Tam jak nie pomożemy małym i średnim przedsiębiorcom, to nikt nie będzie w stanie zapłacić podatków. I to jest też nasze zobowiązanie. Daliście nam ogromny głos, jesteście solą tej ziemi, polscy przedsiębiorcy, jesteście naszymi bohaterami. Pamiętamy i zrealizujemy nasze obietnice dotyczące składki zdrowotnej, dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców. To jest nasz priorytet. Bo wy utrzymujecie nas, wy utrzymujecie Polskę, wy utrzymujecie samorząd, wy utrzymujecie rząd.
Bez waszych podatków, bez podatków tych, którzy pracują i tworzą miejsca pracy, nie ma ani rządu, ani samorządu. Potrzebne jest również wyrównanie rachunków krzywd. To, co nas bolało, to, co bolało prawdziwych gospodarzy, samorządowców z krwi i kości, to było to, co, z czym się zmagali przez te 8 lat. Próbowano z was, drodzy samorządowcy gospodarze, uczynić dziadów proszalnych. Zmuszano de facto, tak konstruując filozofię państwa, że żeby dostać dotację na wodociąg, na żłobek, na przebudowę drogi, na najprostszą nawet rzecz, musieliście iść i w najlepszym razie całować w rękę posła PiSu, w trudniejszych przypadkach co innego. Nie ma na to naszej zgody i bynajmniej tego od was nie oczekujemy. I nie chcemy. Oczekujemy czego innego. Oczekujemy jasnego stawiania sprawy, pokazania celów, na które trzeba i przekazywać środki. Potrzebujemy dialogu. I ci wszyscy, którzy zostali upokorzeni przez te 8 lat, dlatego że nosili nie taki kolor legitymacji, a najczęściej nie nosili żadnej legitymacji partyjnej i dostawali po prostu mniej z pieniędzy krajowych, a więcej i tak było im zabierane do budżetu państwa przez zmiany podatkowe, będą mieli wypłacone zadośćuczynienie. Te krzywdy zostaną zrekompensowane. Nie może być tak, że tworząc lepszą rzeczywistość, tworząc lepsze cele, będziemy zapominali o tych krzywdach, które zostały wyrządzone. Najpierw wyrównanie rachunku krzywd, a później nakreślenie takiego systemu, który sprawi, że żadna legitymacja partyjna, nawet ta w najpiękniejszych kolorach, żółtym i zielonym, nie będzie decydować o przyznawaniu środków dla danego samorządu, tylko potrzeby wspólnoty lokalnej. Wyrównanie rachunku krzywd i naprawa rzeczywistości. Idę do finału. Wiem. Ale tyle bym chciał powiedzieć. Za długo nas nie było razem na scenie, Szymon, i mam tutaj niedosyt, więc szybko się zobaczymy na kolejnej konwencji. Duże inwestycje. Ważne inwestycje. I też mamy inne podejście do tego niż nasi poprzednicy. Jak myślicie, czy Polska byłaby bardziej bezpieczna, gdyby w 2021 roku wykonano nasz kontrakt na śmigłowce wielozadaniowe, na Caracale? I w 2021 roku byłoby 40 takich śmigłowców w Polsce. A do dzisiaj nie ma tego, bo ktoś ten kontrakt w 2016 roku zerwał. I nie ma tych śmigłowców, które są tak bardzo potrzebne. To była głupota, bo przyszli po nas i powiedzieli, nie no, to co było wcześniej, to jest w ogóle, nas to nie interesuje. No i my w sprawie tych wielkich inwestycji mówimy inaczej. Ja zacznę od armii, bo za to odpowiadam. I mówię tak, co do zasady chcemy kontynuować kontrakty. To, że one wymagają przeglądu, to jest naturalne i to też tłumaczymy naszym partnerom, czy to ze Stanów Zjednoczonych, z Korei Południowej, czy z innych państw świata. Ale nie będziemy Wisły zawracać kijem, bo bylibyśmy głupi po prostu. Bo na niektóre te kontrakty czeka się nie rok, ale dekadę. I gdybyśmy je zerwali, to byśmy stracili możliwości. My tego błędu, naszych gigantycznego zaniechania naszych poprzedników nie popełnimy. To samo dotyczy atomu, to samo dotyczy portów, gazoportów, portu kontenerowego. Mówiliśmy to panu prezydentowi na Radzie Gabinetowej. To też dotyczy CPK. I wiem, jakie były wątpliwości i też jakie były u nas emocje. I jak mnie szlak trafił, jak usłyszałem, że oni prawie 30 milionów wydali na promocję CPK, ale nie byli w stanie wydać pieniędzy na zapłacenie zadośćuczynienia ludziom, którym ziemię zabierali. I przez to dochodziło do tragedii. Niektórzy nawet odebrali sobie życie przez to, że tracili ojcowiznę. Jeżeli gdzieś zgubisz właśnie Józka, Franka, EL i nie widzisz jego potrzeb i masz nawet najpiękniejsze cele gdzieś tam daleko postawione, to prowadzisz błędną politykę. Nie złego celu, tylko złej realizacji celu. I my mamy te same cele. Mamy, myślę, że nawet bardziej ambitne cele, bo jesteśmy też reprezentantem tego młodego pokolenia, które wie, że Polska może być wielka. Może być najwspanialszym miejscem do życia. Mamy tą świadomość. My mamy też tą dumę. Wiemy, czego trzeba. Chcemy Polski silnej i wielkiej. I nie chcemy spocząć na laurach i powiedzieć, tyle co jest dzisiaj nam wystarczy. Chcemy te wielkie cele osiągać, ale trochę innymi metodami. Nie wbrew ludziom, ale z ludźmi i kolej szybkich prędkości,
i dojazd do miasteczka powiatowego, ale też trzeba unormować to i ucywilizować w taki sposób, że nie na promocję i PR, tylko dla ludzi na odszkodowanie, jak się im ziemię zabiera, będą te pieniądze wydawane. I to jest nasza filozofia. Będziemy duże inwestycje kontynuować. I będziemy dbać też o naszą tradycję, kulturę, historię, bo ona, tak jak Szymon Hołownia powiedział, łączy się z nowoczesnością. Państwo, społeczeństwo i naród bez korzeni nie daje szans na to, żeby młode pędy na wiosnę znów się pojawiały. To jest nasza filozofia. Dbać o korzenie i mieć szansę, że na każdą wiosnę nowe liście na tym drzewie się pojawią. Żeby tą myśl rozwinąć, potrzebny jest ktoś, kto lepiej to robi. Napisał niejedną książkę, wypowiedział się wielokrotnie, zmienił polski parlamentaryzm. Przed Państwem marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Szymon Hołownia. Tak jest. Trzecia droga, bez wątpienia. Wiecie, zacząłem od tego w tej naszej części wspólnej, kiedy mówiliśmy razem z Władkiem, od tego pytania, dlaczego i po co. I skandujecie trzecia droga. Dzisiaj, kiedy tłumaczyłem mojej córce, jak wyjeżdżałem rano i mówiłem, że jadę znowu do pracy, a ona mnie pyta, tatusiu, znowu będzie afera? Bo czasami ogląda razem z wieloma z nas transmisję Sejmu. Ja mówię, córeczko, dzisiaj chyba nie będzie afery. Pokazałem jej zdjęcie sali, mówi trzecia droga. A dlaczego trzecia? Ja mówię, wiesz, bo chcemy ludziom pokazać, że mają wybór, że zawsze mogą wybrać i że nie są skazani na pierwszą i na drugą. Że zawsze masz w życiu, córko, wybór. Zawsze, kochanie, jest jakaś trzecia droga. I to jest dzisiaj ta dobra wiadomość, z którą do was z Władkiem przychodzimy. Wspomniał o tym, jak zaczynałem moje marszałkowanie w Sejmie. I tutaj chciałbym się bardzo mocno pokłonić temu, który przeszedł to, co ja. Jako jedyny do tej pory w ciągu tych 30 lat polskiego, wolnego ponad polskiego parlamentaryzmu, a mianowicie Maciejowi Płażyńskiemu. Bo on był w identycznej sytuacji. Był pierwszorocznym posłem, który od razu został marszałkiem Sejmu. I musiał sobie poradzić z całą tą sytuacją, o której my wiemy z tej perspektywy, jak jest nieprosta. I dzisiaj, kiedy myślę sobie o Macieju Płażyńskim, to myślę o nim z wielkim szacunkiem i chciałbym oddać mu dzisiaj najgłębszą cześć, bo patrzę w to, ma swoją tablicę w Sejmie. Z czym się musiał zmagać? A z czym się musiał zmagać? Z tym, że mamy od tych ponad 30 lat w Polsce dwie Polski, które ze sobą bardzo często walczą, zużywając potężne pokłady energii na to, żeby nawzajem przekonać się, że tylko jedna albo druga droga jest dobra. Mówiłem to już na samym początku, a teraz powtórzę. My dzisiaj musimy zdać sobie sprawę z tego, że naszym zadaniem jest obronić na zewnątrz to, co wspólnie dokonaliśmy wewnątrz. Że dzisiaj nie ma już pola do tego, żeby kontynuować te 20 lat konfliktu. Że dzisiaj, tutaj, teraz, w tych wyborach, tu w Kielcach, w tych wyborach, które mieliśmy 15 października, w tych wyborach, które będziemy mieli 9 czerwca, żebyśmy jasno odznaczyli nowy początek epoki, żebyśmy postawili jej nowe wymagania. 20 lat współpracy przed nami i my chcemy być twarzą, znakiem tej współpracy. W Sejmie czasami jest o to bardzo trudno. Sami oglądacie Sejm, wiecie, jak powiedziałbym retorycznie sprawny potrafi być polski parlamentarzysta i jak powikłaną potrafi mieć ekspresję. Ja, będąc marszałkiem Sejmu, zacząłem interesować się trochę głębiej jego historią i stwierdzam, że nie jest to nic nowego. W dziejach Sejmu mamy blokowanie Sejmu przez kilka dni,
poprzez to, że posłowie lewicy w latach 20. przy pomocy ówczesnych wuwuzeli, trąbek, tak trąbili, że zagłuszali całkowicie obrady i marszałek, co chwila ogłaszając przerwy, i tak nie był w stanie ich z tego transu wyprowadzić. Jak blokowali obrady nasi przyjaciele z Ruchu Ludowego, jak im coś nie pasowało, wstawali i śpiewali patriotyczne pieśni z okresu powstania styczniowego i robili to tak długo i na zmianę, aż... Brawo, tak? Cześć wam, panowie prałaci, poczytajcie sobie, jak się wtedy robiło obstrukcję parlamentarną. My Polacy coś takiego w sobie mamy, że jak siadamy i zaczynamy ze sobą rozmawiać, to może pójść w różną stronę. Tyle, że my dziś jesteśmy w takiej sytuacji, w której chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że okres, kiedy każdy z nas mógł sobie iść, gdzie chciał, bo tacy jesteśmy z natury, jak jest dobrze, idziemy sami. Ale teraz nie jest dobrze. I teraz jest ten czas, w którym musimy zacząć znowu iść razem. Bo taką mamy naturę też, że jak zaczyna coś iść źle, dzieje się coś złego, garniemy się do siebie, szukamy siebie, chcemy coś razem zrobić. My chcemy was przekonać i chcemy wam pokazać, że my po tych 20 ponad latach boczenia się na siebie i szukania różnic między nami, nadal mamy jakiś wspólny język, który pozwoli nam, mimo że przychodzimy, wydawałoby się, z różnych planet, z różnych światów, zrobić coś razem. Żeby ten nasz dom ocalić, żeby go wzmocnić, żeby żadna pandemia, żaden zidiociały dyktator, żadne niebezpieczeństwo, które jeszcze los, historia dla nas wymyśli, nie ruszyło z posad naszego polskiego domu. Żadna partia nie jest tak ważna, jak ważna jest Polska. Polska jest najważniejsza. Pełniąc tę funkcję, którą teraz pełnię, nie tylko zmagam się z posłem Suskim przekonującym mnie, że jestem Hitlerem, Göringiem i marszałkiem stanu wojennego, a ja go później pytam: panie pośle, ale co pana ugryzło? Mówię: panie pośle, my tu mamy spędzić 2 lata do mojej rotacji, panu się skończą metafory, zadbajcie o to, żeby jednak jakoś je stopniować. A on mówi: wie, panie marszałku, jak to jest. I tak sobie miło gawędzimy, ale to nie tylko to należy do moich zajęć. Do moich zajęć należy również spotykanie się z przywódcami światowymi, którzy przyjeżdżając do Polski i rozmawiając o tym, albo ja jadąc do nich i rozmawiając o tym, co dzisiaj się dzieje, w pierwszym rzędzie zawsze pytają, jak wam się to udało, co osiągnęliście 15 października. Wytłumaczcie nam sukces tej frekwencji. Co wyście zrobili? Nie było rewolucji w kraju. Nie było nie wiadomo jakiego tumultu czy innych wydarzeń. 75% ludzi poszło do wyborów. Jak to się stało? I wiecie, co odpowiadam? Bo tak głęboko czuję, że Polacy są dużo mądrzejsi od swoich polityków. Że Polacy instynktownie czuli i czują, że czas stawia nam najwyższe wymagania. Straciliśmy tylu naszych bliskich w COVID-zie. Straciliśmy nadzieję na spokój, kiedy zobaczyliśmy, co opowiadają przyjmowani przez nas goście z Ukrainy. I kiedy włączaliśmy telewizor, żeby widzieć, co dzieje się w Buczy, co dzieje się w innych miejscach. Nie wierzyliśmy, że to jest możliwe, ale to się stało faktem. Jaka powinna być dzisiaj nasza odpowiedź? Ludzie 15 października odpowiedzieli, idąc, stojąc w tych ogonkach do lokali wyborczych. Oni, każdy z nich mówił: wiem, że coś się dzieje, przyszedłem tu, żeby wziąć swoją część odpowiedzialności za to, co jest wspólne. Jestem gotowy wziąć odpowiedzialność za Polskę, jestem gotowa wziąć odpowiedzialność za swój dom, za to, co najbliżej mnie, za Polskę. Jestem gotowy, gotowa to wziąć na swoje ramiona. Oni są gotowi, my nie możemy ich zawieść. Dlatego dzisiaj, kiedy pytacie nas, po co was tu ściągnęliśmy? Kiedy pytacie nas, co chcemy wam tak naprawdę dać w tych nadchodzących wyborach, to chcę wam odpowiedzieć, że przede wszystkim tym, którzy poszli do wyborów, którzy nam zaufali, którzy są wciąż gotowi, żeby, tak jak mówił Władek, iść do wyborów jeszcze raz, ale też żeby pracować. Chcemy powiedzieć, chcemy wam przynieść w tych wyborach 2 rzeczy. Siłę i spokój. Te 2 rzeczy są dzisiaj dla nas absolutnie najważniejsze. Siła i spokój.
Jeżeli jesteś silny, wiecie, mieliśmy takich silnych w poprzednich kadencjach, którzy twierdzili, że jak ktoś jest silny, to musi wskoczyć na stół, tupać, walić pięścią, krzyczeć. To nie jest oznaka siły, to jest oznaka jakiejś psychozy. To jest oznaka słabości. To jest oznaka tego, że masz kompleksy, a nie jesteś silny. Kiedy ktoś silny wchodzi do sali, do pokoju, nie musi mówić słowa. Wszyscy milkną, bo wiedzą, że wszedł ktoś silny. Siła bierze się ze środka, a nie z krzyku. Siła bierze się z wewnątrz, a nie z zewnątrz. My po to idziemy do tych wyborów, żeby pokazać wam, że wy macie siłę, a nie, że my ją mamy. Że Polska ma siłę. Uwolnić siłę, która tkwi w polskich lokalnych społecznościach, w naszych rodzinach, w naszych przyjaźniach, w naszych małych biznesach, które prowadzimy, w naszych sołectwach, w naszych gminach, w naszych radach, w naszych miastach, w naszych województwach. Tam są ogromne pokłady siły, która czeka, aż centralny rząd, aż ta centralna polityka pozwoli jej wreszcie pracować, aż wreszcie ją uwolni. Mam dla was dwie wiadomości, złą i dobrą. Zła jest taka, że ani Putin nie odpuści, ani świat nie stanie się nagle spokojniejszym miejscem, ale jest też dobra. Dobra jest ta, że my sobie z tym poradzimy. Że zostaliśmy postawieni dzisiaj przed najpoważniejszym egzaminem od pokoleń. I chcę wam powiedzieć, że my ten egzamin zdamy. My ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem mądrych, przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Za kraty albo na cmentarz. Putin jest wrogiem ludzkości. Putin jest kimś, kto przypomniał nam o wadze sojuszy, które zawieramy. Putin jest kimś, kto przypomniał nam o tym, że potrzebujemy przyjaciół. Putin przypomniał nam o tym, jak blisko jest od nas do niego. I dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że trzeba wspierać Ukrainę, żeby ona mogła wygrać z tym zbrodniarzem na swoim terytorium, żebyśmy my nie musieli wygrywać z nim na swoim. To oznacza, że oczywiście potrzebujemy silnej armii. Mówiliśmy już o tym, ja się bardzo cieszę z tego, że dzisiaj za nią odpowiada człowiek, który nie przebiera się w mundur, ale ma szacunek do munduru. Który wreszcie rozumie, że sprzęt wojskowy i żołnierz nie służy do bycia dekoracją na partyjnym pikniku. Tylko ma prawo do tego, by czuć się pewnie w swoim państwie. Wiecie, co oni nam zostawili? Zostawili nam wojsko, w którym żołnierze nie tylko jednej, nie tylko sił powietrznych, innych sił, odchodzą jeden po drugim, w których szkolenie państwo polskie włożyło dziesiątki milionów złotych. Jeden po drugim, bo polskie państwo nie jest w stanie zapłacić im 1/3. Pensji, którą dostaną od razu na wolnym rynku, idąc do cywilnych zajęć, do cywilnych firm, linii lotniczych czy innych przedsiębiorstw. 1/3, a mieli czas i mieli siłę na szycie sobie paradnych mundurów, na opowiadanie o tym, jakimi mistrzami świata są w zapewnianiu nam kolejnych patriotycznych pikników. To wszystko wymaga zmiany, bo nasza siła... Przecież my nie po to mamy wojsko, żeby nim kogoś atakować. My mamy wojsko po to, żeby ktoś nas nie zaatakował, żeby mu nigdy do głowy nie przyszedł ten pomysł. Po to wydajemy na to takie pieniądze. Najlepszym lekarstwem na słabość jest siła. Najlepszym lekarstwem na wojnę jest pokój. Najlepszym lekarstwem na wątpliwości są dane, jest pewność. My wiemy, czego dzisiaj potrzebuje polski samorząd.
My doskonale wiemy, że nie tylko czołgi i drony, bo one są fundamentalnie ważne, ale to, o czym powiedział już Władek, obrona cywilna, umiejętności nas wszystkich, silny samorząd, który potrafi ją wesprzeć i zorganizować, ale też dom kultury, który będzie mogła zorganizować gmina, ale też zajęcia pozalekcyjne dla naszych dzieci, ale też transport, którym będzie można bezpiecznie dojechać do pracy, czy lekarza. To są fundamenty naszego bezpieczeństwa. Mocna wspólnota, silna gmina, świetnie zarządzane miasto, dobry sołtys, mądry radny. To jest Polska, której chcemy po tych wyborach. My wiemy, jak tę siłę uwolnić i ją uwolnimy. I wiecie, co jeszcze zrobimy? Postawimy stanowczą tamę infekowaniu lokalnych wspólnot, lokalnych samorządów politycznym konfliktom przenoszonym z góry. To się musi stać. Powiedziałem to i jeszcze raz powiem. W Warszawie mamy swoją politykę i jej zadaniem jest nie zepsuć tej polityki, która dzieje się w Wąchocku, w Kłobucku, w Sokółce, w Świdwinie, w Mirosławcu, w Kłodzku, w tych wszystkich miejscach, w których żyjemy, w których pracujemy, w których działamy. Dość tego. Nie będzie partyjniactwa w polskim samorządzie. I my jesteśmy tego gwarancją i my chcemy doprowadzić do tego, żeby polski samorząd mógł się wreszcie w spokoju rozwijać. Wiecie dlaczego? Dlatego, o czym już mówiłem. Że kiedy budujesz żłobek, to nie ma znaczenia, czy jesteś lewy, czy jesteś prawy. Że kiedy budujesz przychodnie, to nie ma znaczenia, czy jesteś lewy, czy jesteś prawy. Nikt nie będzie naszych dzieci przy wejściu do przedszkola pytał o kolor legitymacji partyjnej tatusia. Nikt nie będzie naszych seniorów, którzy potrzebują wsparcia i opieki, pytał o to, czy mają serce po tej, czy po tamtej stronie. Samorząd przywraca nam człowieczeństwo. Samorząd sprawia, że znowu wracamy do tego wymiaru, o którym mówił Władek. Ludzkiej twarzy. Wiecie, co jest najgorsze w polityce? I ja już to po tych paru latach w niej wiem. Kiedy częściej patrzysz w sondaże niż w ludzkie twarze. Kiedy częściej analizujesz słupki, a nie to, co na twarzy ma ten, z którym rozmawiasz. To, jeżeli tak się dzieje, to jest to twoja śmierć polityczna i powinieneś jak najszybciej zmienić zajęcie, zająć się czymkolwiek innym. Jeżeli przestajesz widzieć oczy człowieka, jeżeli przestajesz widzieć jego perspektywę. Kochani, dowiedliśmy już i o tym mówił Władek, że my nie marnujemy czasu. Że my, przychodząc dzisiaj do was z konkretnymi pomysłami i z konkretnymi słowami o wspólnocie, o bezpieczeństwie, że my wiemy, co mówimy, bo my dowieźliśmy, bo my pokazaliśmy, co potrafimy już zrobić. Spójrzcie, za 3 dni minie 100 dni, odkąd jestem marszałkiem Sejmu. Nie 1100, 100, tak? Nasz koalicyjny rząd, tu serdecznie pozdrawiamy naszych koalicjantów z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej, z Lewicy, jest rządem Rzeczpospolitej od 2 miesięcy. Od 9, nie od 90 tygodni. I ja rozumiem, że po 8 latach nasze apetyty są wielkie. Że chcielibyśmy tej zmiany jak najszybciej. Ale my jesteśmy tutaj od 9 tygodni. Ledwie od 9 tygodni. Zobaczcie, ile rzeczy udało się już zrobić. I w Sejmie, i na tym poziomie naszego koalicyjnego rządu. Zapowiadaliśmy, że zainwestujemy w edukację. Proszę bardzo, nasz rząd wprowadził podwyżki 30% dla polskich nauczycieli. Zapowiadaliśmy, że docenimy urzędników służby publicznej. Proszę bardzo, rząd koalicji 15 października zaczął tę drogę, bo od pieniędzy się zaczyna i to jest jeszcze wciąż za mało. I jeszcze wciąż trzeba zrobić wiele rzeczy, ale już podwyżki o 20%. Mówiliśmy, że zagwarantujemy 100 tysięcy nowych bezpłatnych miejsc w żłobkach. Ile razy to mówiliśmy na wiecach? Proszę bardzo, Krajowy Plan Odbudowy, fundusze europejskie już pracują, już te procesy zostały uruchomione. Powstanie 102 tysiące nowych miejsc, bezpłatnych miejsc w żłobkach i klubikach dziecięcych w całej Polsce. Te procesy są już w toku. Powiedzieliśmy, że in vitro będzie finansowane z budżetu państwa. Proszę bardzo, została uchwalona ustawa, która przeznacza na to 500 milionów złotych, żeby polskie rodziny mogły cieszyć się dziećmi. Powtarzaliśmy,
Najcenniejsze 20% zasobu przyrodniczego polskich lasów obejmiemy zakazem wycinek. Na razie jest to 10% cennych drzewostanów. Ten proces trzeba prowadzić delikatnie, tak żeby nigdy nie skrzywdzić ludzi, którzy z tych lasów żyją, którzy zostali zobowiązani pewnymi kontraktami, mają prawo ufać państwu. Będziemy tego bardzo mocno pilnować, ale jednak nasze społeczne poczucie i zobowiązanie jest jasne. Polską przyrodę trzeba chronić i my będziemy ją chronić i będziemy o tym wszędzie mówić. Wpisaliśmy w nasze gwarancje, w gwarancje trzeciej drogi. Dzięki pieniądzom z KPO dokonamy transformacji energetycznej. Już 600 milionów złotych z pieniędzy europejskich, z programu Repower EU, Krajowego Planu Odbudowy, przeznaczyliśmy na program Czyste Powietrze. Słuchajcie, już w przyszłym tygodniu zostaną przedstawione nowe programy wsparcia budowy, tworzenia miejsc do ładowania samochodów elektrycznych. Zostaną przedstawione nowe programy wsparcia indywidualnych wytwórców energii elektrycznej. Zobaczycie to już w ciągu najbliższych dni, bo my to mamy gotowe. My wiemy doskonale, jak bardzo potrzebujemy dzisiaj zielonej, czystej energii. I my, tak jak mówił Władek, my nie jesteśmy od tego, żeby proponować wam teraz kolejną walkę między tym a tamtym, między takim a innym podejściem. Czy potrzebujemy sprzętu wojskowego od naszych sojuszników? Tak, potrzebujemy, tylko musimy go kupować mądrze. Czy potrzebujemy dzisiaj wiatraków i energii z polskiego wiatru i polskiego słońca? Tak, potrzebujemy. Potrzebujemy atomu, małego i dużego? Tak, potrzebujemy. I małego, i dużego, bo jesteśmy tak zapóźnieni, że musimy jak najszybciej odciąć się od Putina, od różnych szejków i od różnych innych, którzy mogliby chcieć chwiać naszą gospodarką w niestabilnym czasie przez cenę energii. Poradzimy sobie sami. Stać nas na to. Wiemy, jak to zrobić. Taką Polskę chcemy wam dać. Polskę, która nie musi się na nikogo oglądać. Która nie musi się zastanawiać, czy w tym kraju, czy w innym wygra ten, czy inny prezydent. I nie musi śledzić z wypiekami na twarzy wahnięć w tym, czy innym zakątku politycznego świata. Tylko będzie mogła powiedzieć, poradzimy sobie wraz z naszymi przyjaciółmi, poradzimy sobie z tymi, którzy chcą być z nami, a nie którzy się wahają, obrażają, strzelają fochy albo robią jeszcze inne rzeczy. Ale my poradzimy sobie, bo jesteśmy dumnym, mądrym narodem, który wie, jak wykorzystać swoją energię. I tę ludzką, i tę zieloną, i tę, którą dostaliśmy od naszych przodków. My wiemy, jak to zrobić. My się nie musimy na nikogo oglądać. I chcę wam pokazać, i chcemy wam pokazać, że wy w samorządach musicie dostać tę wolność i finansową, i polityczną, która pozwoli wam się na nikogo nie oglądać. Która pozwoli wam, tak jak powiedział Władek, nie płaszczyć się przed nikim, tylko pozwoli wam realizować te cele, które są ważne dla waszych wyborców, dla waszych mieszkańców, przywrócić im szacunek. Na koniec ta obietnica, muszę gardło poprawić przed kolejną kampanią, bo widać, zasiedziałem się w tym Sejmie i jakoś za spokojnie chyba jest jeszcze. Tylko proszę kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, żeby niedosłownie to może jeszcze traktowali. Na koniec, moi drodzy, obietnica, za którą ja osobiście odpowiadam. Obietnica nowej polityki, tej polityki, która nie jest oparta na przemocy i na guzikach, które mam na swojej konsolecie. Tylko na tym, że rzeczywiście, chociaż się różnimy, możemy ze sobą rozmawiać. Dialog to jest takie słowo, które jest powycierane na wszystkie strony. Ale jeżeli my go sobie nie przypomnimy i nie zreanimujemy, to po nas. To po nas. Dialog, nie monolog. Musisz wysłuchać tego, z kim się totalnie nie zgadzasz. Ale musisz też wiedzieć, że tak jak jest w Sejmie, po dyskusji jest czas na decyzję. Bo na tym polega Sejm i za to go kocham, choć nie wiem, czy będzie to miłość odwzajemniona. Że on nam przypomina, że tak, możemy pogadać, ale jakbyśmy mieli gadać bez przerwy, to będzie klub dyskusyjny, a nie parlament. W parlamencie jest czas na rozmowę i jest czas na głosowanie, decyzję. Samo głosowanie, można powiedzieć, dyktatura. Sam dialog i rozmowa bez końca, tylko i wyłącznie klub dyskusyjny. Publicystyka, studio telewizyjne.
Sejm i jego fenomen polega na tym, że te dwa wymiary się ze sobą muszą spotkać. Że one nie mogą istnieć jeden bez drugiego. I właśnie taki Sejm chcemy teraz robić. I taki Sejm staramy się robić od tych 3 miesięcy. Pokazywać, że jest czas na dialog i miejsce na rozmowę, ale też musi być miejsce i czas na decyzję. Bo tego oczekują od nas ludzie. Po to nas wybrali. Otworzyliśmy Sejm, zdjęliśmy barierki, wpuściliśmy dziennikarzy. Chodzą, wczoraj widziałem wycieczkę już pierwszą, czy jedną z pierwszych, tych, którzy przyszli jako zwiedzający indywidualni. Rozwijamy obszar dyplomacji parlamentarnej. Zdecydowaliśmy, że każda ustawa przechodząca przez Sejm będzie miała OSR, czyli ocenę skutków regulacji przygotowywaną przez nasze wewnętrzne sejmowe służby. Tak, żeby każdy mógł wiedzieć, że nie tu jest tylko napisane, a w ustępie 7 zmienia się punkt 4 i dodaje się podpunkt A, tylko żeby każdy wchodząc na stronę Sejmu mógł zobaczyć, o co tam chodzi. Co ta ustawa zmienia? Ile pieniędzy to będzie kosztować? Do czego to będzie prowadzić? Co na co zostało tak naprawdę zmienione? Przecież ludzie mają prawo to wiedzieć. A nie mamy do nich mówić tylko i wyłącznie parlamentarną chińszczyzną. Zrozumiałą dla 7 czy 10 legislatorów, którymi tak się kłaniam nisko. Wprowadziliśmy, nie wiecie o tym, bo to jest mało sexy. W czasach, w których najbardziej sexy jest to, czy Kamiński i Wąsik są 10 metrów od Sejmu, czy może już 5. I w których wszystkie media ekscytują się tym, że poseł Suski, wspomniany już przeze mnie, powiedział, że chyba są w garażu. I wszyscy kazą nam biec do tego garażu i sprawdzać, czy oni się już tam znaleźli. Ja wiem, że to jest mało sexy, ale dla mnie to jest sexy, że przy powołaniu najwyższego urzędnika w Polsce odpowiadającego za nasz największy skarb, za nasze dane osobowe. Przeprowadziliśmy regularne konsultacje społeczne, w których mogły się wypowiedzieć wszystkie organizacje, które tym wrażliwym tematem się zajmują. Że dokładnie ten sam proces uruchomiłem teraz przy powoływaniu części członków Rady Ochrony Pracy. Przecież stosunki pracy są fundamentalnie ważne dla nas. Jeżeli to wyszło, to będziemy to robili przy każdych kolejnych rzeczach, żeby ludzie mogli się wypowiedzieć w sprawach, które są dla nas ważne. Szykujemy pierwszy panel obywatelski w sprawie mediów publicznych. Procedujemy projekty obywatelskie. Zapraszam was do Sejmu. Naprawdę, słuchajcie, zapraszam was do Sejmu, bo tam się teraz inaczej oddycha. Wszyscy to mówią, którzy do niego trafią. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której chcę powiedzieć. Ja przyszedłem do polityki nie po to, żeby ją pudrować, tylko żeby ją zmieniać. Zapowiedziałem wam w kampanii, że w zarządach spółek Skarbu Państwa nie będzie ludzi Hołowni. I wiecie co? Nie będzie. Nie będzie tam ludzi Hołowni. I mam nadzieję, że nie będzie tam ludzi żadnego innego polityka z naszej koalicji. Rady nadzorcze to co innego, bo i to trzeba co powiedzieć otwarcie. Jeżeli odpowiadamy jako politycy za ten sektor, za ten fundusz, za tę spółkę, to tam muszą być ludzie, do których my mamy zaufanie. Bo my bierzemy za to odpowiedzialność. I tu nie ma co kokietować, to trzeba powiedzieć jasno. Ich trzeba wybrać w jasnych i czytelnych procedurach. Oni muszą być fachowcami, którzy wiedzą, w jaki sposób zarządzać zarządem, który musi zostać powołany. Natomiast zarządzać bezpośrednio, nie nadzorować, zarządzać bezpośrednio naszym wspólnym majątkiem powinny osoby o najwyższych profesjonalnych kwalifikacjach. Ludzie, którzy będą umieli się ścigać z najlepszymi firmami na rynku. Bo tylko to doprowadzi do tego, że państwo będzie nie najgorszym, a najlepszym pracodawcą. Że te spółki będą zarabiały pieniądze, które będą znoszeniem złotych jaj do naszego wspólnego budżetu, a nie do prywatnego koszyka tej czy innej partii politycznej. To z tą patologią chcemy walczyć. I z tą patologią będziemy walczyć skutecznie. Obiecaliśmy jako Polska 2050, że położymy do końca lutego ustawę, która mam nadzieję znajdzie wsparcie naszych koalicjantów w tej sprawie i ją położymy do końca lutego, bo to się musi wreszcie po latach kompletnie postawienia spraw na głowie zmienić. Ja was nie kokietuję, ja mówię wam otwarcie. W radach nadzorczych muszą być ludzie, do których polityka, która ich nadzoruje, która nadzoruje ten nasz wspólny majątek, ma zaufanie. Profesjonalni, ale wskazani przez tych, którzy dostali odpowiedzialność za państwo. Ale zarząd nie ma się w ogóle dotykać do polityki. Zarząd to mają być super profesjonaliści. I będą, bo oni są od zarabiania pieniędzy, a nie od robienia polityki czy noszenia partyjnych legitymacji. Jak to było w jeszcze niedalekiej przeszłości. Kłaniam się tutaj panu ministrowi Hetmanowi, bo przed nami potężne wyzwania, łącznie z panią minister Henik-Kloską. Ustawa domowa energia, która uczyni inwestycje w domowe panele fotowoltaiczne wreszcie znów opłacalnymi dla indywidualnego producenta energii. Polacy muszą wreszcie zacząć zarabiać na tym, że produkują prąd i wprowadzają go do systemu.
Wakacje ZUS-owskie. Pracujemy nad tym z panem ministrem, ja ze strony Sejmu, pan minister, wakacje ZUS-owskie dla przedsiębiorców, które obiecaliśmy i które trzeba wprowadzić. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jak ktoś ma firmę w kryzysie, to państwo nie może go dożynać składkami. Mówiąc już zupełnie najprościej. Ten projekt niebawem, mam nadzieję, do Sejmu wpłynie. Ustawa o asystencji osobistej, kolejna, którą obiecywaliśmy, która mam nadzieję za chwilę do Sejmu wpłynie. Kochani, to jest 9 tygodni. My się dopiero rozkręcamy. Naprawdę, dopiero się rozkręcamy w tym wszystkim, co chcemy w Polsce zrobić. Powiedziałem wam o tym wszystkim nie dlatego, żeby się chwalić, tylko dlatego, żebyście uwierzyli, proszę, że trzecią drogę warto zainwestować, bo ona dowozi rzeczy, na które się z ludźmi umówiła. Nawet jeżeli ma tylko 9 tygodni, to dowozi rzeczy, które można dowieźć przez te 9 tygodni po 8 latach rozkradania Polski na prawo i na lewo. Ale wracajmy na koniec do samorządów, bo to z nich płynie nasza siła. Potrzebujemy w nich ludzi absolutnie najlepszych. Potrzebujemy ludzi takich, na których będziemy mogli polegać i którzy rozumieją nie meandry wielkiej polityki i gabinetowych przepychanek, którzy wiedzą, jak miasto działa, którzy wiedzą, co zrobić z funduszem sołeckim, którzy doskonale wiedzą, co powinno się dziać w Radzie Miasta. Takich ludzi mamy. Tacy ludzie siedzą tutaj na tej sali. Wspaniale, że dzisiaj tutaj z nami jesteście, że pomożecie nam zbudować tę siłę, której tak bardzo potrzebuje Polska. Tę oddolną siłę, która będzie filarem naszego bezpieczeństwa. Jest tutaj na sali nasz wspólny kandydat na prezydenta Kielc, Adam Cyrański, znakomity przedsiębiorca, parlamentarzysta. W Warszawie jedną z naszych liderek trzeciej drogi, mam nadzieję, że współzarządzającą miastem już niebawem będzie Ada Porowska, prezeska Kamieniańskiej Misji Pomocy Społecznej, fantastyczna działaczka. Fantastyczna, czująca politykę społeczną do absolutnie możliwych granic. Są pewnie na sali Przemek Plewiński, nasz kandydat na prezydenta Poznania i Radek Rataj od nas Polski 2050, który mam nadzieję znajdzie się w sejmiku w Bydgoszczy. Są kandydaci do Rady Miasta, jest wielu was, naszych przyjaciół z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tu pewnie wszystkich nie da się wymienić ze wszystkimi. Będziemy sobie za chwilę z Władkiem Kosiniakiem pewnie robić zdjęcia, a więc nie wiem, o której to nasze przedsięwzięcie się skończy. Natomiast słuchajcie, na koniec chcę wam bardzo jasno i precyzyjnie powiedzieć. Jesteśmy dzisiaj w tym coraz bardziej trzęsącym się świecie, niepewnym, budzącym niepokój bardzo wielu z nas, stabilnością i wartością, na którą wszyscy czekamy. Jesteśmy domem. Jesteśmy miejscem, w którym, tak jak dzisiaj powiedziałem mojej córce, każdy zawsze będzie wolny, będzie miał wybór. Nie będzie musiał miotać się tylko między jednym a drugim. To wtedy rodzi się i buduje nasze człowieczeństwo. Nie wtedy, kiedy teoretycznie mamy wolną wolę, ale wtedy, kiedy naprawdę możemy z niej skorzystać. Kiedy ktoś realnie kładzie nam na stole do wyboru różne opcje. Ona dopiero wtedy może się wcielić. Ona dopiero wtedy może zadziałać. Dopiero wtedy stajemy się wolnymi ludźmi, kiedy mamy realny wybór. Trzecia droga ten wybór milionom Polaków już dała. I w tych wyborach też go da. Da wam siłę, da wam spokój, da wam zrealizowane obietnice. Nie da wam kolejnej odsłony polsko-polskiej wojny. Da wam ludzi, którzy potrafią rozmawiać. Da wam ludzi, którzy potrafią bronić tego, co dla nas najcenniejsze. Da wam ludzi i miejsce, w którym mogą się spotkać ludzie starzy i młodzi, bardziej i mniej konserwatywni. Tacy, którzy są przywiązani do tej albo do trochę innej idei, ale doskonale wiedzą, że dzisiaj za oknami naszego domu szaleje burza i że odpowiedzią na tę burzę nie może być nasza panika, albo wewnętrzne kłótnie o to, kto powinien bardziej być kierownikiem w sytuacji zagrożenia, w którym się znaleźliśmy. Dzisiaj potrzebujemy współpracy. Dzisiaj na waszych oczach wykuwa się, powtórzę to trzeci raz, ale chcę, żeby to zabrzmiało. Rysuje się i będziecie o tym opowiadać swoim dzieciom i wnukom. Ta linia, od której zaczyna się w polityce nowa era. W polskiej polityce na naszych oczach zaczyna się nowa era. Część z nas była w tej polityce od 20 lat, część jest od paru miesięcy. Część przeszła już wszystkie drogi i zakręty i stanowiska, część jeszcze żadnych nie piastowała.
I jedni są bardziej zadowoleni, drudzy może trochę mniej, bo jeszcze nie nadszedł ich czas. Jedni są w lepszych humorach, inni w słabszych, ale wszyscy jesteśmy na tej sali i wszyscy jesteśmy częścią tego fenomenu. Dużo większego niż każdy z nas z osobna, niż wszystko, czego do tej pory doświadczyliśmy. Jesteśmy w epokowym, dziejowym momencie. Trzecia droga powstała po to, żeby przeprowadzić Polskę przez wielki zakręt, przez który Polska przejedzie właśnie dlatego, że trzecia droga potrafi spotkać ze sobą ludzi, którzy w innych sytuacjach nigdy by się nie spotkali. Nie mieliby platformy do wspólnej pracy, do porozumienia. Jesteśmy trzecią drogą. Jesteśmy siłą, jesteśmy spokojem. Uwierzcie proszę w to wszyscy i zanieście tę dobrą wiadomość w tym coraz bardziej skomplikowanym świecie wszystkim, z których spotkacie na tej drodze. Władek, myśmy już sobie dzisiaj mnóstwo czułości wyznali. Ale ja dostatecznie długo siedzę w Sejmie i dostatecznie dużo obelg słyszę rzucanych naprzeciwko, żeby nie wierzyć, że czasem trzeba nawet przesadzić z tymi dobrymi rzeczami i mówieniem o nich, żeby pokazać, żeby wyrównać stężenia. Bardzo was proszę, tam gdzie jesteście, w swoich gminach, powiatach, w miastach, zróbcie to, co zrobiliśmy z tym kolegą. Pokażcie, że niemożliwe jest możliwe, że się da, że można przekroczyć swoje ograniczenia, że można przekroczyć swoje osobiste ambicje. Dlaczego? Dla Polski, dla naszych dzieci, dla ich przyszłości, dla tych wszystkich, których kochamy najbardziej. Bo przecież ją i je kochamy najbardziej na świecie. To dla nich jest to wszystko. To dla nich jest trzecia droga. Dziękuję wam bardzo. Trzecia droga, 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 trzecia droga. Panie marszałku, panie premierze, serdecznie dziękujemy za nakreślenie horyzontu europejskiego, krajowego i samorządowej drogi. Trzeciej drogi. Brawo! Tak, jacy przygotowani do Kielc. Panowie, tak, w samorządzie można dłużej występować niż w Sejmie. Zdecydowanie to też atut samorządu. Pięknie, dziękujemy. Proszę państwa, a teraz pora na zaprezentowanie naszych wspaniałych kandydatów. Tak jak mówili nasi przedmówcy wspaniali, mamy rewelacyjnych, świetnych kandydatów z obu stron. Poprosimy najpierw tych, którzy będą startowali do Rady Miasta Kielce. Są to dwie wspaniałe osoby. Ja zapraszam. Mam tak. Ja zapraszam Izabelę Złonkiewicz. Polska 2050. Doświadczonego pedagoga w pracy z młodzieżą i z ich rodzinami. I Jacek Wołowiec, Polskie Stronnictwo Ludowe, samorządowiec, ekspert edukacji. Brawa! Wieloletni dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, który kieruje się mottem: musimy rozwijać takie kompetencje uczniów, które pozwolą sprawnie odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Zapraszamy na panel ekspercki. Izo, ty doskonale wiesz i myślę, że wszyscy tu doskonale wiedzą, że edukacja jest najważniejsza, bo edukacja zmienia świat, zmienia ludzi, zmienia ludzkie charaktery. Edukacja łączy, tak jak powiedział pan marszałek, polski naród jest wielki i będzie wielki. I jestem przekonany, że dzięki edukacji. Tak jest. Edukacja jest fundamentem każdego społeczeństwa. Przez edukację przeszedł każdy z nas, przejdzie każde dziecko. Pracując wiele lat z młodzieżą w kryzysie i z rodzinami, którzy czasami się wobec tych kryzysów muszą znaleźć, widzę, jak ważny jest samorząd, jak ważni są mądrzy radni, którzy są w stanie wesprzeć instytucje opiekujące się i udzielające pomocy młodzieży w kryzysie. Zgadza się. Ja od wielu lat patrzę na edukację z różnych perspektyw. Jako nauczyciel, później jako wizytator w kuratorium,
później dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i znowu dzisiaj pracuję w szkole, małej szkole wiejskiej, gdzie codziennie spotykam się z uczniami i muszę ich przekonywać, jaki przedmiot jest piękniejszy, WF czy historia. Uczę obydwóch. To jest trudne zadanie, bardzo trudne zadanie. Ale słuchajcie, zadaję sobie jedno ciągle pytanie. Jaka szkoła jest najlepsza? Czy ta szkoła, gdzie uczniowie uzyskują wspaniałe wyniki z egzaminów? Nie. Dzisiaj mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wiem. Najwspanialszą szkołą jest szkoła szczęśliwa. To taka, w której każdy uczeń jest zauważony, każdy uczeń może rozwijać swoje kompetencje, talenty, gdzie ważna jest gra w piłkę nożną, ważna jest historia, ale nauka również języków obcych i rozwijanie kompetencji kluczowych. Jacku, masz rację, ale edukacja, która potyka się o wykluczenie komunikacyjne młodych ludzi. Kiedy mówię moim uczniom, przyjedźcie, jest fantastyczny festiwal Watch Dogs, chcemy obejrzeć, a oni mi mówią, pani profesor, ostatni bus odjeżdża o 18, nie dam rady. Wykluczenie komunikacyjne naszych młodych, również starszych obywateli, to jest sprawa dla samorządu. Tak, zgadzam się absolutnie, bo przecież koła zainteresowań, bo przecież kreatywne zajęcia sportowe, bo przecież małe projekty edukacyjne, duże projekty edukacyjne, to zasługa samorządów, wspaniałych wójtów, wspaniałych radnych. Bez ich działania nie byłoby pięknej, szczęśliwej, wrażliwej szkoły. Ja znowu wrócę do problemów, bo z problemami młodych ludzi spotykam się od kilkudziesięciu lat na co dzień. Mamy w Polsce bardzo bolesny problem. Dzieci podejmują próby samobójcze. Jest to problem, z którym nie da się zmierzyć bez pomocy samorządów. Jeżeli musimy wybrać na przykład, czy wyremontować ulicę Kolejarzy w Kielcach, czy też musimy rozbudować poradnię psychologiczną, gdzie będą specjaliści, mądry radny znajdzie konsensus. Ja się absolutnie zgadzam, ale musimy również organizować kreatywne zajęcia sportowe. Ja powiem tylko o jednym wspaniałym projekcie, który był realizowany tu w Kielcach. Dziecięca piłka ręczna. Tysiące dzieci, tysiące zawodów, sprzęt sportowy i głęboko wierzę, że te dzieci z klas 1-3, które uczestniczyły w tym projekcie, polubiły wychowanie fizyczne, a to głównie zasługa samorządu wojewódzkiego. Czyli podsumowując, edukacja jak w soczewce zbiera wszystkie problemy samorządu. Edukacja leży u podstaw, jest fundamentem bezpiecznej Polski i Polski rozwijającej się. Tak, ja się absolutnie z tym zgadzam. Przytoczę przykład taki z Kielc. Często słyszę, jak mówi się, że w naszym mieście srebrami rodowymi są kluby sportowe. Zgadzam się, sam byłem sportowcem zawodowym, ale mogę powiedzieć, że naszymi srebrami rodowymi w małych miejscowościach, w miastach wojewódzkich są nasze dzieci, nasi uczniowie i musimy o te srebra rodowe zadbać. Trzecia droga. Panu dajesz. Bardzo dziękujemy kandydatom. Za chwilę rozmowa kandydatów do rad powiatu. Proszę Państwa, do rad powiatu kandyduje między innymi wspaniały człowiek z Warszawy, Andrzej Kalbarczyk, aktywista, społecznik. Zapraszamy. I Marcin Piwnik, starosta sandomierski, który dobrze się czuje w dużych inwestycyjnych projektach. Dba o szpital 4 lata bez straty. A to wszystko dzięki bardzo dobremu zarządzaniu. Zapraszamy. Witamy serdecznie. Witaj. Cześć, Andrzej. Marcin. Andrzej, 7 kwietnia. Wybory samorządowe. Andrzej kandyduje po raz pierwszy. Ty jak natomiast znam, masz już dobre doświadczenie z tego, co wiem. Mam doświadczenie. Andrzej po raz pierwszy i bardzo dobrze, bo samorząd to miejsce dla ludzi ambitnych, ludzi z nową energią. Andrzej ma wiele pomysłów, wiele marzeń i miasto stołeczne Warszawa takiego właśnie radnego potrzebuje. Ja z kolei czekam na sprawdzian wyborczy. Właśnie chciałem zapytać, co ciebie motywuje, że ty po raz kolejny startujesz w wyborach samorządowych?
Powiat jest to organ administracji społecznej, który Prawo i Sprawiedliwość nie tak dawno mówiło, że po wyborach 15 października zlikwiduje. Ja jestem przykładem, moi współpracownicy, mój samorząd, że powiat sprawdził się. Słuchajcie, Karolina przedstawiła mi, że 4 lata bez strat. My wspólnie z obecnym tu Markiem Kosem, dyrektorem szpitala, dzisiaj wiceministrem, wspaniałymi pracownikami szpitala w Sandomierzu udowodniliśmy, że szpital powiatowy może przynosić zyski. Od 4 lat szpital się rozwija dynamicznie, przynosi zyski i służy pacjentom. Wspomnę, lat temu, 2, gdy była pandemia, to nas zostawili rządzący z tym problemem, jaki był COVID. To my byliśmy pierwsi na tym właśnie miejscu, gdzie służyliśmy pomocą tym potrzebującym pacjentom. Powiem ci, Marcin, że to jest fascynujące to, co mówisz i wręcz pobudzające do działania. Ja mogę powiedzieć tylko tobie i mogę powiedzieć tylko państwu, że postanowiłem kandydować do Rady Miasta Warszawy z dzielnicy, która ma 160 tysięcy mieszkańców, a od 20 lat nie mogą tam doprowadzić tramwaju. Z dzielnicy, która ma 160 tysięcy mieszkańców, ma najpiękniejszą, największą oczyszczalnię ścieków w Polsce, Czajka, a mnóstwo jest osiedli i domków jednorodzinnych, które korzystają z szamba, bo nie ma kanalizacji. To jest to miasto, to jest ta dzielnica. Dlatego to jest mój motyw, dla którego chcę iść do tych wyborów. Twoje sukcesy są pobudzające dla mnie. I to jest najważniejsze. Masz marzenia, masz plany, bo samorząd realizuje potrzeby lokalnych społeczności. My tu na dole wiemy najlepiej, co potrzeba zrobić dla sąsiadów, dla znajomych, dla danych mieszkańców jednej czy drugiej gminy. My tu wiemy, jak zrealizować marzenia właśnie mieszkańców tych najniżej, którzy nie widzą Warszawy. Warszawa też ich często nie widzi, ale my potrafimy zmienić ich otoczenie, ich marzenia. Ja dziękuję kolego marszałku, kolego prezesie. Dziękuję wam wszystkim, że po 15 października my samorządowcy możemy normalnie oddychać. Dziękuję wam, że otworzyliście ministerstwa. Ministerstwa zostały otworzone dla samorządowców. Wcześniej mogliśmy pomarzyć, przyjeżdżając po Warszawie, że to jest to, a to jest to ministerstwo. Dziś możemy tam wejść. Nie musimy błagać i prosić posłów z PiS-u, aby udzielona nam była pomoc, która służy ludziom. Andrzej, wielkie zadanie przed tobą. Ja ci powiem ci, Marcin, taką rzecz, że, bo widzę, że już mamy znaki, żebyśmy kończyli, ale powiem ci jeszcze taką sprawę. Kiedy tutaj wchodziliśmy, i to zresztą mówię do wszystkich nas, którzy jesteśmy tutaj zgromadzeni, którzy gdzieś nas widzą w różnego rodzaju mediach. Kiedy tutaj żeśmy wchodzili, przed Marcina nazwiskiem pojawiło się doświadczenie. Widzę, jest ten czas. Przed moim nazwiskiem pojawiło się tylko społecznik. Wiecie co, ja mam ogromną tremę. Ogromną tremę iść do tych wyborów. Ale wiecie, jak na komunikatorach jest taki czasem znaczek i mówi nieaktywny, nie żyjesz. Więc ja, motywowany działaniem Szymona, motywowany działaniem prezesa, ale też motywowany tym, że przez 4 lata działając w Stowarzyszeniu Polska 2050 mogłem dotknąć każdy problem ludzi tych na dole. To działanie wyzwala we mnie energię, żeby pójść, żeby upomnieć się o ich sprawy? Nie, o nasze sprawy, bo to jest dzielnica i to jest wspólnota, w której również ja żyję i ja uczestniczę. Idę, żeby Białobęka była lepsza, ale żeby również miasto Warszawa, moja kochana Warszawa, było lepszym miastem. I dzięki, Marcin, tobie za twoje motywowanie, za to, że i wy idziecie, bo tu jest doświadczenie, a ja, mam nadzieję, tego doświadczenia nauczę się i zdobędę. Kochani, samorząd, to tu zaczyna się Polska. Tu widzimy realne problemy i ludzkie sprawy. Na tej sali jest wiele przyszłych wójtów, burmistrzów, są wspaniali ludzie, jest wiele kobiet. Jesteśmy jako Trzecia Droga, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe. Polska 2050. W każdej gminie, Szymon, w każdym powiecie, w każdym sejmiku. Wygramy te wybory. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Kciuki za udany start w wyborach. Wspaniale, Andrzej. Gratuluję entuzjazmu. Proszę państwa, i ostatni szczebel, bardzo ważny, samorządowy, to jest sejmik.
Mamy przedstawicieli wspaniałych. Dzisiaj są dwie kobiety, rewelacyjne kobiety. Nie mogę powiedzieć, która jest lepsza, bo są wszystkie, obie są wspaniałe. Z Polski 2050 Beata Gurbin. A z Polskiego Stronnictwa Ludowego Agata Binkowska, samorządowiec, była wicemarszałkini województwa świętokrzyskiego, szczególnie zainteresowana bioróżnorodnością oraz inżynierią środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Polsko. Gdzie gonisz? Dzień dobry. Trzeba się Grudziądz z nimi przywitać. Wita. Dzień dobry. Grudziądz, państwo, Polska Północna. Widzicie Państwo, w jakich jesteśmy kolorach? Widzicie Państwo, że występujemy ostatnie? To, o czym świadczy. Ten mój limonkowy kolor świadczy o tym, że jesteśmy na tej właściwej drodze, trzeciej drodze, bo ten kolor to żółty i zielony. Tak, zgadza się. Szanowni Państwo, jak patrzę na tę salę, to napawa mnie ona, ten widok napawa mnie ogromnym optymizmem, ale też widzę tutaj przesycenie samorządu. Mnóstwo znajomych, koleżanek i kolegów, którzy w tym samorządzie żyją, bo czym jest dzisiaj dla nas samorząd? Samorząd, praca w samorządzie jest naszą pasją. Praca w samorządzie jest tym, co umiemy robić najlepiej. Jesteśmy kompletni, jesteśmy przygotowani, jesteśmy wystarczający, żeby wziąć sprawy samorządu oddolnie w swoje ręce. I Beata wam opowie, jaki ma na to plan. Ja już startuję po raz kolejny do Sejmiku Województwa. Beata będzie to robiła po raz pierwszy, ale jest tak samo fantastycznie doświadczoną i przygotowaną osobą. Beata, oddaję ci chwilkę. Ja od lat zajmuję się prowadzeniem stowarzyszenia i NGO-sy to jest taki mój konik. I bardzo bym bardzo mocno apelowała do samorządowców, abyście współpracowali ze wszystkimi organizacjami na terenie waszego miasta, wsi, bo to jest taki potencjał, który musi być wykorzystany i zresztą jak obserwuję rady powiatów, gmin, to ci, którzy kiedyś mieli styczność właśnie ze stowarzyszeniem czy z fundacją, z taką oddolną pracą, to są najlepsi radni, burmistrzowie i prezydenci, dlatego razem musimy to udźwignąć. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Samorząd ma przewagę nad parlamentem. Ja bardzo przepraszam wszystkich posłów, ale to samorząd jest bliżej ludzi. I my się faktycznie nie zajmujemy Kamińskim, zajmujemy się szkołami, teatrami. To jest coś, co nas determinuje i jak mówimy o tym łączeniu nas jako Polaków, to samorząd jest wspaniałym miejscem, żeby usiąść, nawet z radnym PiS-u, przepraszam za to nawet, usiąść i wierzcie mi, że po pół godzinie zgodzimy się, że tą dziurę na ulicy, nie wiem, Libelta w Świeciu trzeba jednak naprawić i już mamy jakiś konsensus. Samorząd da nam podwaliny do tego budowania wspólnoty i do tego dążę. I chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć o sejmiku, bo ludzie mnie pytają, dlaczego ja idę do sejmiku. Odpowiedź jest bardzo prosta. Idę tam po pieniądze. Idę tam po pieniądze dla mojego okręgu. Idę tam po pieniądze dla Grudziądza, Brodnicy, Golubia, Dobrzynia. I to jako radna sejmiku zrobię, żeby wyrównać te szanse, co jest w DNA Polski 2050. Dziękuję. Tak, wszystko bardzo dobrze dostrzegłaś, wszystko bardzo dobrze zauważyłaś. No oprócz tego jeszcze, że tak naprawdę w Sejmik Województwa to, tak jak wspomniałaś, pieniądze, na które mamy wpływ. Pieniądze, które możemy racjonalnie wydatkować. Pieniądze, które przy współpracy tych samorządów gminnych, powiatowych możemy kierować tam, gdzie one są naprawdę potrzebne. Bo niepotrzebne jest tak naprawdę nam jezioro w środku miasta albo też w Naturze 2000 fabryka. My decydujemy o tym, gdzie powstają inwestycje i my decydujemy o tym, gdzie te pieniądze powinny być kierowane. Więc to jest takie bardzo ważne i na to mamy realny wpływ. Mamy realny wpływ na budżet województwa. Możemy tutaj upominać się zawsze o nasze sprawy. Dlatego prosimy Państwa o to, żebyście głosowali na trzecią drogę. Dodam tylko, że trzecia droga to jest naprawdę bardzo dobry
dobry szyld. Jak sobie tak patrzyłam w internecie, to nawet nie wiecie państwo, ile komitetów wyborczych rejestruje się jako dobra droga, wspólna droga, więc naprawdę nasz szyld to już jest marka i tego się trzymajmy. Bardzo, bardzo dziękujemy. Znaczy, ja dziękujemy bardzo pięknie państwu, zapraszamy do wyborów. Dziękujemy. 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 Gorące brawa dla kandydatek. Trzymamy kciuki za pomyślny start w wyborach. Kochani, dlaczego ta konwencja jest tak wspaniała? Bo wy jesteście tak wspaniali i zaangażowani. Czas spotkania dobiega końca. Zapraszamy fotoreporterów do pracy. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia z liderami. Dziękujemy bardzo za udział. Trzecia droga, wspólna droga. Brawo!